Dobry wieczór, witam Was z siedziby Fundacji Paraolimpijskiej, Polskiej Fundacji Paraolimpijskiej, tutaj w Truszczynach. To miejsce, w którym podglądamy niebo, ale też podglądamy to, w jaki sposób sportowcy niepełnosprawni, sportowcy z niepełnosprawnościami, paraolimpijczycy przygotowują się do najważniejszych swoich startów na wydarzeniach sportowych w Polsce i za granicą. Dzisiejszy wieczór szczególny, bo spotkamy się z czterema sportowcami, paraolimpijczykami, którzy przygotowują się do swoich startów. Co prawda Katarzyna Rogowiec to jest biegaczka, która na nartach biegowych wtedy, kiedy Justyna Kowalczyk zdobywała medale na igrzyskach, Katarzyna Rogowiec na igrzyskach paraolimpijskich odnosiła ogromne sukcesy i Katarzyna już nie uprawia czynnie sportu, ale myśli o powrocie do takiej bardzo wysokiej aktywności sportowej, ale spotkamy się również z trzema czynnymi sportowcami paraolimpijczykami. W ten świąteczny, właściwie noworoczny wieczór witam Was bardzo serdecznie, Robert Szaj, Polska Fundacja Paraolimpijska. Dzisiaj obejrzymy wystawę zdjęć i fotografii, które przez 20 lat udało się mi wykonać, ale też moim współpracownikom, o których za chwilę opowiem. To ta wystawa, która już można było ją zobaczyć i w internecie, ale też w wielu miejscach w Polsce w tym roku, wtedy kiedy było to poluzowanie obostrzeń pandemicznych, kiedy można było spotykać się, można było tą wystawę oglądać między innymi na zamku w Działdowie, w Muzeum Pogranicza i w wielu, wielu innych miejscach w Polsce, a my dzisiaj wracamy do tych zdjęć, tak żeby sobie przypomnieć to, co przez ostatnie 20 lat było najciekawsze w sporcie paraolimpijskim, ale także pokazujemy na tej wystawie przygotowania sportowców paraolimpijczyków do tegorocznych startów, do przyszłorocznych występów na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, bo Natalia Partyka, która zdobyła kwalifikacje do Igrzysk Paraolimpijskich, pojedzie również na olimpiady, na Igrzyska Olimpijskie, bo również tutaj uzyskała kwalifikacje. To jest jedyny sportowiec na świecie, który po raz czwarty z rzędu pojedzie na jedną i drugą imprezę, tą najważniejszą sportową dla każdego sportowca, która mam nadzieję odbędzie się w Tokio w sierpniu i we wrześniu, w tym samym czasie mniej więcej, co planowano w tym roku, czyli w sierpniu Igrzyska Olimpijskie, a na przełomie sierpnia i września Igrzyska Paraolimpijskie. Mam nadzieję, że szczepionka, ale także nowe metody leczenia, diagnozowania, szybka diagnostyka COVID-a spowoduje to, że nie będzie problemów z organizacją tego wielkiego wydarzenia sportowego. Zanim przejdę do naszej galerii, chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i świąteczne, te święta, które dobiegają końca, i te noworoczne, bo niedługo nowy rok 2021, abyśmy weszli w ten rok z nową nadzieją, z miłością, z serdecznością w sercu, z tym, co jest najważniejsze, czyli z dobrocią i miłością, żebyśmy mogli wspólnie ponownie za rok spotkać się i podsumowywać kończący się rok 2021. Życzę Wam dużo zdrowia, ale też dużo miłości i dużo dobroci innych ludzi, a także życzę Wam tego światełka w sercu, tej gwiazdki w sercu, która prowadziła mędrców ze wschodu do Betlejem, do żłóbka w Betlejem, bo to serce i ta gwiazda, ten blask w sercu jest niezwykle istotny nie tylko w naszym codziennym życiu, ale również w tym codziennym życiu sportowców, którzy pokonując własne słabości, te fizyczne słabości, bo przypomnę, rozmawiamy o paraolimpijczykach, o osobach z niepełnosprawnościami, osiągają to, co wydawałoby się niemożliwe, pokonując siebie, własne ograniczenia psychiczne, własne ograniczenia fizyczne, osiągają to, co trudno byłoby niekiedy, zdaje się, osiągnąć osobom pełnosprawnym. Dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, w roku 2021. Mam nadzieję, że święta spędziliście w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, nawet niekiedy łącząc się przez właśnie te media społecznościowe, które spowodowały, że my również możemy się spotykać i możemy opowiadać o tych niesamowitych ludziach, superbohaterach, którzy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej. To ja w takim razie idę
do naszej galerii i za chwilę, będąc już w galerii, opowiem Wam o tych superbohaterach. Pokażę Wam też cztery rozmowy z tymi czwórką superbohaterów, z którymi udało mi się porozmawiać i podsumować rok 2020. Wszystkiego dobrego. Paraolimpijskich. W tym czasie sportowcy, którzy zapewne odnieśliby sukcesy na igrzyskach i olimpijskich, i paraolimpijskich, świętowaliby swoje sukcesy, zbierali laury, nagrody, uczestniczyliby zapewne w wielu plebiscytach i uroczystościach związanych właśnie z ich sukcesami na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich. Niestety rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Nie odbyły się igrzyska ani olimpijskie, ani paraolimpijskie. Te igrzyska miały się odbyć w Tokio, zostały przełożone na rok 2021 i mam nadzieję, że się wówczas odbędą. Jesteśmy na wystawie Sport Paraolimpijski, polscy sportowcy paraolimpijscy, droga do Tokio. To wystawa, którą pomagali mi przygotowywać m.in. Adam Nurkiewicz, Ligia Szaj-Śliwka, Mariusz Niewiarowski, Jarosław Pastułaczy, Krzysztof Załuski. To wystawa pokazująca historię, najnowszą historię sportu paraolimpijskiego, polskiego sportu paraolimpijskiego. Przedstawiamy na niej najwybitniejsze postacie polskiego sportu paraolimpijskiego. Wiadomo, że wszyscy się na tej wystawie nie mogli zmieścić. Jest 50 kilka zdjęć i tak już poszerzyłem tę wystawę. Poprzednio zazwyczaj wystawa składała się między 20 a 30 fotografii. Tym razem udało nam się zmieścić na tych 24 tablicach ponad 50 zdjęć i ponad 40 wybitnych polskich paraolimpijczyków, którzy uprawiają sport, którzy zakończyli, niektórzy już zakończyli swoją karierę, a niektórzy, że już od nas odeszli. Ruch paraolimpijski ma swój początek w roku 1948, właściwie już wcześniej, w trakcie II wojny światowej, w szpitalu w Stockmondale w Wielkiej Brytanii dr Ludwig Gutmann stosował sport jako element rehabilitacji, jako element wsparcia osób, które uległy obrażeniom w wyniku II wojny światowej. Te działania Ludwika Gutmana doprowadziły do tego, że w 1948 roku odbyły się pierwsze oficjalne zawody w sportach paraolimpijskich, zawody ucznicze. Natomiast pierwsze igrzyska paraolimpijskie odbyły się 12 lat później w Rzymie w 1960 roku. Wówczas papież Jan XXIII określił doktora Gutmana kubertenem igrzysk paraolimpijskich. Polacy na igrzyskach paraolimpijskich zaczęli startować w 1972 roku. Po raz pierwszy nasza reprezentacja pojawiła się na igrzyskach paraolimpijskich, letnich igrzyskach paraolimpijskich, a w 1976 roku po raz pierwszy Polacy wystartowali w sportach zimowych, na pierwszych zimowych igrzyskach paraolimpijskich. W 1980 roku Polacy byli wielką potęgą sportu paraolimpijskiego. Wraz z reprezentacją Stanów Zjednoczonych zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej na tych igrzyskach. Natomiast od 1992 roku igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie odbywają się na tych samych obiektach sportowych. Jest ten sam komitet organizacyjny igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Od igrzysk paraolimpijskich w Barcelonie poprzez już kolejne igrzyska, właśnie w ten sposób igrzyska paraolimpiady się odbywają, w taki sposób są organizowane. Ostatnie igrzyska paraolimpijskie w koreańskim Pjongczang to zimowe igrzyska paraolimpijskie, skąd polska reprezentacja
po 8 latach ponownie przywiozła medal, medal Igora Sikorskiego, brązowy medal Igrzysk Paraolimpijskich Zimowych, a letnie igrzyska ostatnie w Rio de Janeiro w 2016 roku. Wówczas to nasza reprezentacja też bardzo dużo medali przywiozła i była dość wysoko w klasyfikacji medalowej. No to cóż, zaczynamy w takim razie naszą wycieczkę po najnowszej historii ruchu, polskiego ruchu paraolimpijskiego. W Polsce ruchem paraolimpijskim zarządza Polski Komitet Paraolimpijski, który zrzesza najważniejsze organizacje sportu osób niepełnosprawnych. Właśnie w ramach tych organizacji, które są zrzeszone w Polskim Komitecie Paraolimpijskim, są rozsiane po całej Polsce kluby, ponad 100 organizacji klubów sportowych, które organizuje życie sportowe najlepszych polskich paraolimpijczyków, ale również tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem paraolimpijskim. Na naszej wystawie oprócz ważnych informacji są oczywiście najważniejszym elementem są zdjęcia. Na tej fotografii Rafał Wilk prowadzi naszą reprezentację z chorążem naszym w Rio de Janeiro na igrzyskach paraolimpijskich. Z kolei tutaj to są igrzyska paraolimpijskie w Londynie i tutaj naszą reprezentację prowadzi bardzo utytułowana zawodniczka Renata Chilewska z klubu Start Szczecin. To właśnie ta zawodniczka niosła naszą flagę, a dzisiaj jest trenerką i przygotowuje do najważniejszych zawodów sportowych nowych, młodych polskich sportowców w Szczecinie. O tym jeszcze za chwilę opowiem. Tabela naszych osiągnięć medalowych. 775 medali na Igrzyskach Paralimpijskich zdobyliśmy. 730 na letnich Igrzyskach Paralimpijskich i 45 na zimowych Igrzyskach Paralimpijskich. No i zaczynamy naszą podróż przez historię. Rok 2000, Igrzyska Paralimpijskie w Sydney. Wówczas jesteśmy w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji medalowej, a na tych zdjęciach dwóch na samej górze nieżyjących niestety Waldemar Kikolski, utytułowany, wybitny polski biegacz długodystansowy. Tutaj wpada na metę maratonu na Igrzyskach w Sydney. Zdobył złoty medal. Wcześniej złote medale przywiózł i z Atlanty, i z Barcelony. Ponad 20 medali z różnych imprez sportowych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, a z Igrzysk Paralimpijskich, z tego co pamiętam, łącznie przywiózł 5 medali. Na dole Mirosław Pych, też zakończył już swoją karierę. Mirosław Pych jest zawodnikiem też niezwykle utytułowanym. 9 medali z Igrzysk Paralimpijskich. Jego ulubioną konkurencją to rzut oszczepem, w którym był przez pewien czas niepokonany. Na kolejnej tablicy osoba, z którą za chwilę porozmawiamy. To jest rozmowa, którą zarejestrowaliśmy jakiś czas temu z Grzegorzem Plutą. Grzegorz Pluta, szermierz, który zdobył złoty medal na Igrzyskach w Londynie. Ale zanim połączymy się z Grzegorzem, to jeszcze dwa słowa o tych dwóch sympatycznych paniach, które tutaj są. Ania Charkowska, kolarka z trzema, na tym zdjęciu z trzema medalami, które zdobyła na Igrzyskach w Londynie, w rewelacyjnym stylu, była prawie niepokonana. Tylko jedna Brytyjka była, Sara Storey, i była troszeczkę lepsza od Ani i zabierała jej te złote medale, ale Ania trzy srebrne medale z Londynu przywiosła, największa liczba medali zdobyta przez polskiego paraolimpijczyka na Igrzyskach w Londynie. No i tutaj bardzo tytułowana zawodniczka z startu Białystok, Asia Mendak, pływaczka, złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich, a dzisiaj fizjoterapeutka, która wspiera naszych paraolimpijczyków, ale też wspiera tych wszystkich, którzy pomocy fizjoterapeuty potrzebują. No dobrze, to w takim razie wracamy do Grzegorza Pluty i zapraszam na rozmowę z tym niesamowicie energetycznym i ciepłym człowiekiem, złotym medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. O, widzę, że już jest Grzegorz Pluta. Witam Ciebie, Grzegorzu. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, cześć. Grzegorz, cześć, o którym przed chwilą Wam mówiłem, mistrz paraolimpijski z Londynu, który w rewelacyjnym stylu zdobył złoty medal w Londynie.
w Rio w takim pojedynku praktycznie rodzinnym nie udało się zająć czwarte miejsce, prawda? Nie wypominaj mi Rio. Nie wypominaj mi Rio i nie chodzi o brązowy medal. Przegrano o brązowy medal. Bo Rio do tej pory niestety wspominam nie chcę używać słów. Ale to możesz użyć słów takich bardziej okrągłych, jeżeli możesz. Jeżeli już mówimy o wspomnieniach. Nie, no Rio było dla mnie takim, nie wiem, czy o tym mamy rozmawiać, ale jak już wspomniałeś, to Rio niestety było dla mnie traumą do tej pory. Czasami jak wspominam walkę półfinałową, to gdzieś tam dreszczy dostaję i złych emocji, dlatego że przegrałem walkę o finał 15-14 to w takich bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, więc niefajnie wspominam. To jest, to szermierka ma to do siebie, że nie wszystkie decyzje, które podejmują sędziowie, rozumiem, są decyzjami zero-jedynkowymi i oczywistymi. I to jakby pozostańmy jakby na tym etapie. I na tym zakończmy. Dokładnie. Nie wchodźmy głębiej w sprawę, ale ważne, że Grzegorz ma złoty medal z Igrzysk w Londynie. Jest już w tej grupie, która najprawdopodobniej pojedzie, jeżeli się odbędą Igrzyska w Tokio, pojedzie na Igrzyska do Tokio w przyszłym roku. No ale w tym roku, 24 marca, decyzja o tym, że Igrzyska się nie odbędą, podjęta wspólnie przez Komitet Organizacyjny i Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Paraolimpijski. Jak ty to odebrałeś jako sportowiec, który praktycznie całe swoje życie poświęcił sportowi? Wiesz, ja odebrałem to bardzo spokojnie i powiem wręcz, że nawet się ucieszyłem. Wiem, jak to zabrzmi, ale powiem dlaczego. Byłem w ubiegłym roku, różnego rodzaju kłopoty zdrowotne mnie dopadły. Wylądowałem w szpitalu, jeden zabieg, operacja. I dopiero zaczynałem się powoli zbierać. I w tym marcu, jak się zacząłem zbierać, bo chciałem się przygotować do Tokio tegorocznego, nie wiem, czy przesadziłem z obciążeniami, na pewno przesadziłem chyba z... No przesadziłem z treningiem, o tak. Niestety uszkodziłem łokieć i po prostu bym się nie wykurowałbym się. Bez łokcia się nie da walczyć w szermierze. Nie da się. Nie da się. I słuchaj, i tak naprawdę ta decyzja, oczywiście mówię, nie przyjąłem jej jakoś traumatycznie, nie rwałem włosów z głowy, bo mówię, żyłem też tą nadzieją, że jednak te igrzyska się odbędą w przyszłym roku. Czyli więc, tak naprawdę więc... tobie to troszeczkę pomogło. Ja pamiętam, byłeś tutaj u nas w grudniu, skarżyłeś się na te problemy zdrowotne, obawiałeś się, czy z nich szybko wyjdziesz, ale na szczęście wyszedłeś i w tej chwili rozumiem, że już wszedłeś w ten tryb taki treningów, czy jeszcze nie? Tak, jestem już w pełne obciążenia treningowe, że tak mogę powiedzieć, więc dla mnie igrzyska mogą już w każdej chwili się odbywać, w każdej chwili mogą ogłosić, że są i jestem do nich przygotowany i myślę, że trochę bym nawojował. Natomiast tak jak mówię, wszedłem już od lipca, sierpnia, zacząłem już tak trenować na normalnych obrotach, normalne przygotowanie motoryczne, szermierka, oczywiście praca z psychologiem, i mówię, to cały czas procentuje, daje efekty. Jestem gotowy na tak zwany umówiony znak sygnału. Szermierka to taki sport szlachetny z jednej strony, ale z drugiej strony wymagający bardzo dużych poświęceń. Jak możecie zobaczyć na naszej wystawie, na zdjęciach, zawodnicy, Grzegorz zresztą zawsze to tłumaczy podczas spotkań, na czym polega rywalizacja szermierzy. A może właśnie, ja nie będę tłumaczył, te obrazy, które przed chwilą oglądaliśmy i za chwilę jeszcze obejrzymy, to jakby da obraz, ale ty jakbyś mógł tak w kilku słowach powiedzieć, na czym polega rywalizacja szermierzy na wózkach? Czym się różni też od tej szermierki na stojąco? Ja zawsze mówię, że tak naprawdę wszystkie sporty paraolimpijskie są zaadoptowane na tyle, na ile jest to potrzebne dla osób niepełnosprawnych. Tak naprawdę wszystkie zasady, przepisy, regulaminy są dokładnie takie same jak u
zawodników pełnosprawnych. I tak jak wspomniałem, jest to w każdej dyscyplinie. Grałem w koszykówkę, więc jest to tak naprawdę różnica tego, że gramy na wózkach. No i szermierka też, no, siadamy na wózkach i tak naprawdę to jest różnicą. Jeszcze też w zależności, która broń, prawda, bo na przykład szabla, która jest moją koronną bronią, no to tak naprawdę zasady są dokładnie takie same. Dokładnie takie same, dokładnie to samo pole trafienia, tylko tyle, że my siedzimy na wózkach. W szpadzie to się trochę różni, ponieważ w szpadzie u zawodników pełnosprawnych polem trafienia jest całe ciało. Całe ciało. Natomiast w szermierce na wózkach od pasa w górę, czyli tułów i głowa maska. We florecie jest też dokładnie to samo. No. Różnica też jest taka, że my przed każdą walką mierzymy dystans, na który później już jest niezmienny i w trakcie walki cały czas walczymy na jednym dystansie. No chyba, że się jakieś z przyczyn technicznych, na przykład wózek się wypnie, no to należy ten dystans ustawić raz jeszcze. Słuchajcie, to mówię do internautów. Wózki nie jeżdżą po macie. Wózki są ustawione na odpowiedniej odległości. One są zabezpieczone, ta odległość jest zabezpieczona odpowiednim. Tam jest takie łączniki, które się skręca w momencie zmierzenia właściwej odległości zawodników i dopiero wtedy rozpoczyna się walka. Ja nie pamiętam tych czasów, natomiast kiedyś tak było, że trenerzy, obsługa jakaś techniczna, tak to nazwijmy, prowadziła zawodników z tyłu, siedzieli na wózkach, oni ich prowadzili i gdzieś tam jak na koniach najeżdżali na siebie i podejmowali walkę, więc... Ale to łatwo można później spaść z tej maty, z wózków i tak dalej. Wyglądało to pewnie atrakcyjnie, ale niebezpiecznie. O tak, było to bardziej zdecydowanie... Niebezpieczniejsza to była zabawa niż obecnie. No właśnie, dzisiaj czasami też oczywiście się zdarza, bo też czasami tak się zdarza, że wózki, które są przypięte do platformy, czasami potrafi puścić, nie wiem, pasek z przodu i ktoś przewróci się, spadnie z wózka. Natomiast są to bardzo, bardzo jakieś takie intencjonalne przypadki, więc... W Szermierce jesteśmy jednym z trzech chyba, czy może pięciu krajów na świecie, tych najpotężniejszych, bo to są oczywiście Chińczycy, to są oczywiście chyba Węgrzy, z tego co pamiętam, to oczywiście kraje azjatyckie, ale my zawsze w tej piątce tych najsilniejszych krajów jesteśmy. Tutaj w Polsce odbywają się też międzynarodowe turnieje, my jeździmy na te międzynarodowe turnieje. Czy w tym roku byłeś na jakimś międzynarodowym turnieju, czy żaden się nie odbył? W tym roku nie miałem takiej okazji. Jak już wspomniałem, z powodów zdrowotnych musiałem odpuścić jedyny Puchar Świata, który tak naprawdę się odbył... Na początku roku. W lutym, tak. Właśnie. W lutym na Węgrzech, w Eger. Ja Eger, Eger kojarzę nasz... zawsze, nie, ja kojarzę Eger zarówno z szermierką osób na wózkach, osób z niepełnosprawnościami, ale też z genialnym winiarskim regionem, tak gdzie najlepszego Shiraza na świecie się robi. No właśnie. Tak. Właśnie. Ja też tam bardzo lubię jeździć i nie z powodu winnic, chociaż jest to też atrakcja, natomiast jest no, bardzo fajny klimat i tam zawsze mi się fajnie walczy. Natomiast jeszcze co odnośnie szermierki. No szermierka też jest takim sportem, oczywiście nie ujmując innym sportom niczego, jest bardzo takim sportem intelektualnym, gdzie tak naprawdę liczy się głowa. I to przygotowanie motoryczne czy siłowe nie jest tak ważne jak w innych sportach, na przykład wytrzymałościowych czy siłowych, jak nie wiem, podnoszenie ciężarów, czy wytrzymałościowe jak handbike na przykład. I tak wracając do tych przygotowań do Tokio, to ja myślę, że akurat szermierze, nie będąc nawet przygotowani na 100%, a mówię fizycznie, a będąc zawodnikami doświadczonymi i przygotowanymi mentalnie, by sobie poradzili. Natomiast ja bardziej współczuję chłopakom, koleżankom, którzy przygotowywali się w sportach właśnie takich wytrzymałościowych, siłowych, takich sportach wymiernych, prawda, gdzie muszą zrobić siłę, gdzie muszą zrobić wytrzymałość. Tak naprawdę całe ich przygotowania były celowane dokładnie w te igrzyska. No i wszystko się posypało, rozsypało i nie wiem, jak to u nich wygląda. Myślę, że jakiś czas roztrenowania i muszą z powrotem wracać
no, do jakichś konkretnych treningów. No więc myślę, że tak jak wspomniałem, no, szermierka w szermierce, jeżeli dwa razy by się zawody odbyły tego samego dnia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że podium mogłoby zupełnie inaczej wyglądać. Z powodów tylko głowy. Tak, nie, dyspozycja nie dnia, prawda. Oczywiście no, no, przygotowanie motoryczne też ma, też nie jest bez znaczenia. Natomiast przede wszystkim głowa, tak? Głowa, koncentracja, to jest bardzo ważne. I tak jak wspomniałem, dwa turnieje jednego dnia mogłyby być różne podia, tak? Inni zawodnicy mogliby stanąć na podium. Natomiast no, w sportach wymiernych, takich jak wspomniałem, wytrzymałościowe, siłowe, no jeżeli ktoś, nie wiem, pcha kulowod, nie wiem, po 2 metry dalej niż pozostali zawodnicy, to tak naprawdę no... Tylko ciężka kontuzja. Są bardzo iluzoryczne, żeby ktoś inny to wygrał, prawda? No jakiś musi być naprawdę niespotykany zbieg okoliczności, żeby tak... Janusz Rokicki na igrzyskach w Rio, gdzie jechał jako faworyt, on pchał dużo dalej, tak? Ale przewrócił się na tej śliskiej, nieprzygotowanej przez Brazylijczyków posadce, bark wybity i z wybitym barkiem, i tak Janusz się cieszył, że zdobył medal, że zdobył jakikolwiek medal. Potwierdzam i doskonale pamiętam. Rozmawialiśmy z Januszem, pozdrawiamy Janusza. Tak, pamiętam doskonale tą sytuację, rozmawialiśmy o tym, no ale to też pokazuje hard ducha, tak, Janusza, że jednak jeszcze z tym wybitym barkiem dał sobie świetnie radę. Tak, to jest zawodnik nie do zdarcia. Jakie plany na ten okres przed planowanymi igrzyskami? No prawdopodobieństwo, że te igrzyska się odbędą, spadają ze względu na sytuację, ale mam nadzieję, że szczepionka być może się pojawi na chorobę, na wirusa. W związku z tym, jeżeli by się okazało, że poradziliśmy sobie z pandemią, te igrzyska się odbędą na przełomie sierpnia i września. Jakie ty masz plany na ten okres, koniec tego roku i pierwszy półrocze przyszłego roku? No plany są niezmienne. Trening, przygotowania. To, co zawsze robiłem, tak? Czyli szermierka, przygotowanie motoryczne, praca z psychologiem i to tyle. No, też oczywiście gdzieś tam nie pędzę do przodu, bo wiem, że na razie nie ma do czego. No, tak naprawdę pierwsze zawody, w których ja mam zamiar wziąć udział, jeżeli się oczywiście odbędą, to są Mistrzostwa Europy w połowie maja, które się notabene odbędą w Eger na Węgrzech. A kolejne zawody, no to już są, to są igrzyska, chyba że po drodze będzie jeszcze Szabla Kilińskiego w Warszawie. No także, tak jak mówię, no nie ma do czego pędzić, nie ma gdzie się spieszyć, żeby też, jak już mówię, doleczyłem wszystkie problemy, wszystkie kontuzje, więc no też, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Mhm. Spokojnie przygotowuję się i no i też jakoś o tych igrzyskach, żeby to źle nie brzmiało, no jakoś mocno nie nastawiam się na nie, w sensie takim, że one się nawet odbędą, prawda? No, co los da, będą to będą, nie będą to trudno i no już. Grzegorz, ty nie jesteś już 18-latkiem, jesteś dojrzały mężczyzną. Nie? Ale jak to nie? Ale to, że się czujesz jak 15-latek, to ja też jako chłopiec 15-letni i tyle. Mamy pewnie, że tak powiem, te same przemyślenia, ale ty oprócz tego, że trenujesz, to też masz swój własny klub. Masz klub, który i organizację pozarządową Szermierka Wołomin. Prowadzisz zajęcia też dla ludzi młodych, dla dzieci, dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Czy szermierka jest takim sportem, który potrafi integrować środowiska osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych? Powiedz trochę o działalności swojej organizacji. Jak najbardziej tak. My zresztą tak naprawdę szczycimy się tym, że chyba szermierka jako pierwszy sport wszedł w ogóle na areny międzynarodowe jako sport integracyjny, bo przecież od 2006 roku, od Mistrzostw Świata, dobrze pamiętam, 2006 rok, Mistrzostwa Świata, które się odbyły w Turynie, które były organizowane na obiektach olimpijskich i paraolimpijskich, bo przecież wcześniej w 2006 roku się odbywała... Tak, zimą, zimowa, 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 tak, igrzyska zimowe, więc my na tych obiektach walczyliśmy i tam po raz pierwszy były Mistrzostwa Świata w
formule integracyjnej, czyli szermierze pełnosprawni, niepełnosprawni walczyli na tych samych planszach, też przed tą samą widnią. Pamiętam to wtedy, naprawdę był dla nas takie duże wrażenie, ponieważ no nawet na naszych finałach, pamiętam, gdzie my walczyliśmy wtedy finał walczyliśmy z Chińczykami w drużynie na przykład, no to była cała hala ludzi, nie wiem, no kilka tysięcy, a co by nie powiedzieć, Włosi się znają na szermierce, no jest to jeden z ich sportów narodowych, tak. narodowych sportów, prawda, poza piłką nożną, pewnie szermierka to jest sport narodowy, więc oni się na tym znają i naprawdę to było duże przeżycie, poza tym dla mnie to były pierwsze mistrzostwa świata, pierwszy występ na tak dużej imprezie, więc mówię, robiło to wrażenie. No a tak jak wspomniałeś, no na co dzień od kilku lat prowadzimy tu zresztą z moim kolegą, przyjacielem Stefanem Makowskim. Pozdrawiamy Stefana, też tak. Wybitny szermierz, uczestnik Stefan, igrzysk tak. paraolimpijskich. Stefan, nauczyciel historii, właśnie prowadzi lekcje historii online z licealistami. Prowadzimy klub, integracyjny klub sportowy Szermierka Wołomin. No i co? No właśnie jesteśmy, pochwalę się, bo jesteśmy tydzień temu, zrobiliśmy imprezę młodzieżowe Mistrzostwa Polski Młodzików, czyli do lat 14 dla sprawnych. Przy okazji oczywiście zrobiliśmy turniej też dla niepełnosprawnych, natomiast no po raz pierwszy z racji wiadomo no rygoru sanitarnego musieliśmy to zrobić na oddzielnych halach, ale no wszystko super wyszło. Naprawdę zadowoleni, ludzie zadowoleni, bardzo bezpiecznie, więc my też... Czyli oprócz sukcesów sportowych też sukcesy organizacyjne. Też się z tego cieszymy. Natomiast tak, no tak już wracając, no prowadzimy klub w formule integracyjnej, czyli mamy zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych ruchowo, ale też, co jest dla nas ważne, mamy też osoby niepełnosprawne intelektualnie. Bardzo fajnie to wygląda, ponieważ jest to taka dla wszystkich ich, uważamy, jest to raz, że integracja społeczna, ale też te osoby niepełnosprawne mogą zobaczyć, że o ile na starcie już jest im łatwiej, prawda? Mhm. Są osobami, mogą zobaczyć, że no, jednak osobom niepełnosprawnym jest trudniej. Trudniej, nie jest w życiu łatwo, że oni, tak jak wspomniałem, na samym starcie swojego młodego życia mają zdecydowanie łatwiej. No i dla nich to też jest taka nauka już na całe życie, prawda, że patrząc na te osoby, szczególnie niepełnosprawne intelektualnie, ile od życia dostały. No a też to trening jest w takiej formule, że na początku jest rozgrzewka, czyli wszyscy razem, osoby pełnosprawne, niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, wszyscy rozgrzewamy się razem, dopiero później rozdzielamy, każdy idzie do swoich zajęć. Znaczy bardzo sobie to cenimy i cieszymy się, że poza tym, że mamy tylu podopiecznych, że w ogóle chcą przychodzić i trenować, ruszać się, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch, a wiemy, jak z tym sportem dzisiaj jest, prawda? Jest ciężko, ciężko przyciągnąć młodzież do sportu i czy to są pełno, czy niepełnosprawni, więc cieszymy się z tego, że, no, że możemy w takiej formule prowadzić zajęcia. Grzegorz, dziękuję Tobie za spotkanie, życzę wiele sukcesów. Mam nadzieję, że Twoje przygotowania do igrzysk zakończą się też sukcesem, najpierw udziału, a później walki w tych najważniejszych częściach każdego z tych turniejów, w których wystartujesz, czyli dojście do przynajmniej do półfinału, do tej strefy medalowej. Oczywiście życzę Tobie, żebyś zdobył kolejny medal na igrzyskach paralimpijskich. Nie dziękuję, ale biorę to za dobrą monetę i mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę, a ja wracam w tej chwili z powrotem na naszą salę, gdzie znajduje się wystawa. Dzięki wielkie, pozdrawiam. To była rozmowa z Grzegorzem Plutą, złotym medalistą Igrzysk Paralimpijskich w Londynie, a my biegniemy dalej przez historię polskiego sportu paralimpijskiego. Ania Charkowska, już wspomniana przed rozmową z Grzegorzem, nasza kolarka tutaj z kolei rywalizuje na trasie zmagań ze startu wspólnego na Igrzyskach w Rio de Janeiro. Z Rio Ania Charkowska przywiozła
dwa srebrne medale. Bardzo miło wspominam pobyty Ani właśnie tutaj w obserwatorium wraz ze swoim trenerem Marianem, z którym przyjeżdżali tutaj raz na jakiś czas, żeby poopowiadać o swoich najnowszych sukcesach sportowych oraz o problemach, z którymi taki zawodnik wybitny zawsze się zmaga. Na dole dwóch panów, wybitnych sportowców. Rafał Wilk, o którym powstał film. Rafał Wilk, człowiek ze stali. On jest tak naprawdę takim twardym facetem, właśnie chyba ze stali, z jakiegoś takiego twardego pierwiastka, twardego metalu. Rafał Wilk w 2006 roku uległ wypadkowi, jeździł, uprawiał żużel, był mistrzem Polski młodzików. W 2006 roku na jednym z meczów w Krośnie uległ wypadkowi, sparaliżowany, po kilkunastu miesiącach wraca do sportu, tym razem sportu osób z niepełnosprawnością, najpierw narciarstwo, a potem ręczne kolarstwo, tak zwane handbajki. W roku 2012 dwa złote medale w rewelacyjnym stylu zdobyte w Londynie ze startu wspólnego i w czasówce. Z kolei w Rio de Janeiro złoty medal w jeździe indywidualnej na czas i srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego. Cztery medale Igrzysk Paralimpijskich, a tutaj pierwszy swój złoty medal Rafał Wilk dedykuje swojemu nieżyjącemu tacie, bo o nim zawsze wspomina, że to była ta osoba, która dała mu tego ducha sportowego i to sportowe życie. No i Tadeusz Kruszelnicki, polski tenisista ziemny, tenis na wózkach, bardzo widowiskowa dyscyplina sportu. Tadeusz Kruszelnicki, już nie 18-latek, a dalej grający w tenisa ziemnego, uczestnik wielu prestiżowych turniejów, ale w których doszedł do finału, między innymi w 2001 roku w Australian Open i w 2006 roku, czy w US Open, również w 2006 roku. To były te najlepsze czasy, najlepsze starty naszego wybitnego tenisisty ziemnego. Pozdrawiamy Tadeusza. Na kolejnych zdjęciach ponownie Mirosław Fych ze swoim ulubionym oszczepem, tak jak mówiłem przed rozmową z Grzegorzem Plutą, 9 medali na Igrzyskach Paralimpijskich od Barcelony aż po Pekin. Przez 16 lat Mirek Pych z każdych igrzysk przywoził co najmniej jeden medal. A tutaj na dole dwóch kolarzy, w ogóle Polacy lubią kolarstwo tandemowe, to jest kolarstwo przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. Z przodu siedzi kolarz, zawodnik pełnosprawny, widzący, on jest przewodnikiem, a za tym zawodnikiem zawsze znajduje się zawodnik niedowidzący lub niewidomy, który i wspólnie tandem pracuje po to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Akurat tutaj Andrzej Zając i Dariusz Flak wpadają na metę, kiedy drugi nasz tandem, Artur Korc i Krzysztof Kosikowski w 2008 roku w Pekinie powstrzymywali pościg za naszym drugim tandemem i właśnie ten tandem wygrał. Wcześniej chłopaki, między innymi Artur z Olsztyna, Krzysztof z południa Polski, zdobyli medal, z tego co pamiętam, brązowy w jeździe indywidualnej na czas, a tutaj powstrzymywali pościg, żeby drugi nasz tandem mógł zdobyć medal. Udało się chłopakom zdobyć w rewelacyjnym stylu złoty medal w Pekinie. A pamiętam, byłem na tym wyścigu, coś niesamowitego, niezwykłe emocje towarzyszyły do samego końca. Podczas już trzeciej rundy było wiadomo, że chłopaki mają taką przewagę, a drugi tandem pracujący nad powstrzymaniem pościgu peletonu też ciężko pracował i wiadomo było, że na pewno na pudle się znajdą. Była kwestia tylko tego, na którym miejscu dowieźli prowadzenie do samego końca. Na kolejnej tablicy dwa zdjęcia wybitnej polskiej multimedalistki Igrzysk Paralimpijskich, sprinterki Alicji Jeromin, ale znanej prawie wszystkim jako Alicja Fiodorow. Tutaj na górnym zdjęciu Alicja Fiodorow podczas mistrzostw, tegorocznych mistrzostw Polski, jeszcze z lata, z sierpnia, z Krakowa, a tutaj Ala ciesząca się na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio de Janeiro, skąd przywiozła dwa srebrne medale w biegach na 100 i na 200 metrów. Polecam też bardzo fajny film, który zrobiłem z Michałem Szczekiewiczem. Ala Fiodorow, droga do Rio z jej rodzicami, bardzo ciepłymi i sympatycznymi
ludźmi, z którymi Michał był w domu wtedy, kiedy ja oklaskiwałem Ale, która zdobywała srebrny medal na stadionie paralimpijskim w Rio de Janeiro. Na kolejnej tablicy dwójka wybitnych kulomiotów. Janusz Rokicki, który jest góralem, pochodzi z Wisły, a dzisiaj mieszka w Cieszynie, ma tam swój klub. Powstał ponad rok temu film o Januszu Siłacz, też polecam wam od czasu do czasu do obejrzenia w Telewizji Polskiej. Janusz Rokicki, który na igrzyskach w Atenach, w Londynie i Rio de Janeiro zdobył srebrne medale w pchnięciu kulą, ale Janusz cały czas się rozwija. On przed Rio był mistrzem świata, on pchał ponad metr dalej niż jego konkurenci. Pojechał na igrzyska jako faworyt, ale na kilkadziesiąt godzin przed startem przewrócił się na śliskiej podłodze, niezabezpieczonej żadną powłoką antypoślizgową w wiosce paraolimpijskiej w Rio de Janeiro. Wybił sobie bark, z tym zwichniętym barkiem startował i zdobył srebrny medal. Łzy szczęścia, że zdobył medal, bo mówi, że było ciężko, był nawet przekonany, że będzie trudno dostać się do strefy medalowej. Gratulujemy Januszowi, to naprawdę niezwykle twardy zawodnik i życzymy tego, żeby na najbliższych igrzyskach doszedł do tego złota. No i na dolnym zdjęciu Ewa Durska, która jest też niepokonana w pchnięciu kulą, jest zawodniczką, która w Sydney, w Londynie, w Rio de Janeiro zdobyła złote medale w pchnięciu kulą w swojej kategorii niepełnosprawności. Niesamowity sportowiec, zawsze zdeterminowana, ale też pewna siebie. Ona wie o tym, że jak wychodzi na stadion paraolimpijski, to nie przychodzi na trening, tylko przychodzi na zawody, które chce wygrać. I tak do tej pory się zdarzało. Życzymy Ewie, żeby zdrowie jej dopisywało i żeby dalej odnosiła wielkie paraolimpijskie sukcesy. No i za chwilę rozmowa z kolejną wybitną zawodniczką. Tym razem przechodzimy do sportów zimowych. Katarzyna Rogowiec, która biega na nartach. W wieku niespełna 3 lat straciła większą część rąk, obydwu, w wypadku w gospodarstwie rolnym. Kasia biega, jak widzicie na tym dolnym zdjęciu, bez kijków. I na igrzyskach w Turynie, bardzo fajnie zorganizowane przez Włochów kameralne igrzyska, zimowe igrzyska paralimpijskie, Kasia Rogowiec zdobyła 2 złote medale. 4 lata później zdobyła 1 brązowy, a do Soczi na kolejne igrzyska już nie pojechała. Wspomnijmy o tym w rozmowie, na którą już w tej chwili zapraszam. Katarzyna Rogowiec, złota medalistka igrzysk paralimpijskich w Turynie, już teraz. Już jestem. Oglądaliśmy przed chwilą wystawę zdjęć i doszliśmy do zdjęcia Katarzyny Rogowiec i Kasia jest akurat z nami. Witaj, Kasiu. Witaj, Robercie. Kasia Rogowiec, 2006 rok, 2 medale, w tym 2 złote oczywiście i 1 brązowy w Vancouver w 2006 roku, 2 złote medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Turynie. Miałem okazję widzieć, jak dobiegałaś do mety za pierwszym, za drugim razem, wtedy, kiedy osiągałaś te wielkie sukcesy dla polskiego sportu, bo przypomnę, że od 2006 roku żadnego złotego medalu z igrzysk zimowych paralimpijskich nie przywieźliśmy, więc ty nadal jesteś tą osobą, która powinna być cały czas wychwalana na piedestałach, na pomnikach, dopóki kolejnego złotego medalu nie zdobędziemy. Chociaż oczywiście Igor Sikorski, który zdobył brąz teraz na igrzyskach w Pjongczangu, to też jest wielki sukces polskiego sportu paralimpijskiego. Kasiu, ale twoja przygoda ze sportem tym zawodowym, tym profesjonalnym już się zakończyła. To prawda. Właściwie w 2014 roku, więc można powiedzieć, że dobrą chwilę temu, 6 lat to kawał czasu. Czyli w roku Igrzysk Paralimpijskich w Soczi, prawda? Bo to wtedy w Soczi, ty do Soczi już nie pojechałaś na Igrzyska. Czyli twoje dokładnie ostatnie... Tak, do Soczi przygotowywałam się i właściwie ta moja decyzja to była taka decyzja podjęta przed wyjazdem tuż, to był przełom stycznia i lutego, kiedy właściwie zdałam sobie sprawę, że z takim maluchem, wtedy moją trochę więcej niż półroczną córką, no bez jakiegoś takiego konkretnego wsparcia nie da się funkcjonować w sporcie, że jednak
przygotowania sportowe, treningi wykańczają, człowiek potrzebuje się wyspać, a dziecko w tym wszystkim nie pomaga, szczególnie takie małe, więc ta decyzja gdzieś tam po drodze, powiązana jeszcze z wynikami na Pucharze Świata Finlandii, że jednak gdzieś tam siódma lokata, a nie bliska medalowej, więc to wszystko się gdzieś poskładało w głowie sportowca na to, żeby powiedzieć sobie, to czas, żeby się zatrzymać. Ale jesteś jednym z niewielu sportowców, którzy mieli kwalifikacje na igrzyska, a nie pojechali. Kasiu, ale twoje początki sportowe, twoje początki związane ze sportem, bo ty byłaś, ja wielokrotnie spotykaliśmy się przy różnych okazjach od kilkunastu lat. Ty opowiadałeś, że zawsze byłaś takim niesfornym dzieckiem, niespokojnym dzieckiem po tym wypadku, który przeżyłaś między drugim a trzecim rokiem życia, prawda? Kiedy straciłaś obie ręce, prawda? Kiedy zaczęła się twoja przygoda w sporcie, ze sportem takim już prawdziwym? A wiesz co, tego sportu było dużo w moim życiu już od podstawówki. Ja, może to nie był sport wyczynowy, ale wychowanie fizyczne wiązało się z tym, że grałam w ping-ponga, bo wszyscy grali, że grałam w siatkówkę, bo wszyscy grali. Mimo że nie mam rąk na wysokości łokci, jeden łokieć mam, lewą rękę mam taką, że ma łokieć, to jakby walczyłam z rzeczywistością w taką stronę, żeby móc realizować moją żywiołowość. Jak już mi bardzo doskwierało serwowanie w siatkówce i ten łokieć był cały osinieczony i obolały, to jednak szłam na boisko grać z chłopakami w piłkę. Jakby nie odpuszczałam wyrzucania z siebie energii, którą miałam, i ciągnęło mnie do tego sportu. Potem w szkole średniej już więcej było takich rzeczy jak biegi przełajowe, już nie było takiego nastawienia, że muszę wszystko, że każda dyscyplina jest dla mnie. Trudna była dla mnie koszykówka i właściwie w związku z tym, że nie bardzo byłam w stanie się w niej odnaleźć i ją realizować, to tak jak mówię, szukałam innych zajęć dla siebie, ale również w sporcie. Kasia, ty jesteś góralką? Ty jesteś góralką z Zarytego, mieszkającą teraz w Trójmieście. Jestem zagórzanką właściwie. Zagórzanką, no właśnie. Właśnie. Aczkolwiek, no rzeczywiście do tych gór, no nie wiadomo jak to rozgraniczać. Ja też. Ja myślę, że Rabka, bo to jest okolice Rabki, dla nas, ludzi z nizin, Rabka i okolice Rabki to już są góry. No to powiedzmy, że zagórzanie to też w pewien sposób górale, aczkolwiek może tacy jednak. Bardziej, zagórzańscy, zagórzańscy. Stoi w kontekście jakiegoś jednak regionalizmu i czegoś gdzieś tam, ale pewnie jakiś duch we mnie taki z tych gór zaciętości, upartości. Ale i śnieg tam był, było na czym jeździć, u nas nie ma śniegu. No właśnie, masz rację. Kiedy się zaczęła twoja przygoda z nartami biegowymi? Moja przygoda z nartami zaczęła się przed wypadkiem, czyli jeszcze przed tym właściwie trzecim rokiem życia, właściwie to musiałam stanąć na tych nartach, mając 2 lata i parę miesięcy, bo wtedy ojciec mnie postawił na nartach. Mój ojciec był wielkim fanem sportów zimowych, kiedy Polacy... Mój tata robił narty i ja też miałem narty w wieku też 3 lat, tylko u nas nie było takich gór, więc każdy pagórek, każde 2-3 metry pochyłości tata wykorzystywał, żebyśmy jeździli, tata miał narty, mama miała narty, moja siostra, młodsza Magda i ja oczywiście mieliśmy narty zrobione przez tatę i jeździliśmy na nich. Czy to były narty zjazdowe, czy biegowe? One były uniwersalne, one do wszystkiego służyły. Właśnie, bo pomyślałam, że jak nie było aż takich górek jak u mnie w Rabce, w Zarytym, bo to rzeczywiście były porządne górki i na pewnym etapie już mojego jeżdżenia na nartach, już parę lat później, już po wypadku, to jednak kładłam narty na ramię i lewą ręką je gdzieś tam przyciskając i niosąc, niosłam pod Luboń i gdzieś tam pod tym Luboniem zjeżdżaliśmy w dół albo dołączałam do chłopaków i oni budowali skocznie narciarskie i skakałam razem z nimi z którejś tam kolejnej miedzy. To już takie były koleje już bardziej zaawansowanej narciarki, ale wszystkie tamte moje doświadczenia dzieciństwa to jednak były zjazdówki, tak? I te fascynacje mojego taty to też były głównie fascynacje narciarstwem zjazdowym. Oczywiście, że skoki narciarskie też w naszym domu, transmisje wszelkiego rodzaju i powtórki były na tapecie, ale jednak fascynacja narciarstwem alpejskim mojego ojca myślę, że miała ogromny wpływ na to,
właśnie, że gdzieś potem na tych nartach się odnajdywałam, ale bardzo późno przeskoczyłam na narty biegowe, bo dopiero studiując i będąc już taką świadomą siebie i tego, czego ja chcę, że ja bardzo chcę na narty, że ja bym się chciała ścigać i poszukiwałam wtedy sportu niepełnosprawnych. No i jeszcze wtedy nie było tak prosto przed rokiem 2000 znaleźć i ustrzelić miejsce. No a tak, ale Stanisław Ślęzak, który był twoim i trenerem, i szefem klubu, wspierał cię przy realizowaniu tej twojej, no to była twoja pasja, to było widać, że ty jak biegniesz, to ty biegniesz nie tylko dlatego, żeby wygrać, żeby zwyciężyć. Oczywiście to było bardzo ważne, ale widać było, że to robisz z miłości, z pasji i że tobie się po prostu, że ty lubisz to, bo to nie wszyscy lubią to, co robią. Faktycznie to była moja pasja, to jest moja pasja. Ja znowu tęsknię do tego, żeby stanąć na biegówkach. Nie jest już to takie proste, jak się mieszka w Trójmieście i nie jest to takie proste z uwagi na to, jakie mamy zimy ostatnimi laty. Aczkolwiek... Ja stąd pochodzę, ja stąd z Wybrzeża pochodzę, więc u nas pomimo tego, że zdarzały się zimy takie, gdzie było trochę śniegu, to ja zawsze zazdrościłem wam, Zagórzanom albo Góralom, że wy mieliście ten śnieg od listopada prawie do kwietnia non-stop. U nas ten śnieg leżał miesiąc, półtora miesiąca i teraz mniej więcej też takie są ostatnie dwie, trzy zimy. Były takie prawie bezśnieżne i takie nie wiadomo, czy to zima, czy to przedwiośnia, ale kiedyś te zimy rzeczywiście trwały 5-6 miesięcy i mogłaś budować wtedy formę, nie tylko nie wyjeżdżając koniecznie za granicę, ale mogłaś tę formę na nartach, nie tylko na rolkach czy wrotkach, ale na nartach budować przez kilka miesięcy w Polsce. No niestety, w chwili obecnej rzeczywiście wszystko się nam poprzekręcało, pozmieniało, musimy się dostosowywać do innych warunków. Ja osobiście muszę się też dostosowywać do nowych rodzinnych warunków, więc przez dobrą chwilę moje dzieciaki teraz mają 7 i 5 lat. Ale jeszcze te poprzednie lata były takie, że mój mąż stwierdzał, no nie, jak ja mam ubierać trójkę ludzi i siebie czwartego, to nie ma mowy, no way, nie jedziemy na żadne narty, ja nie chcę słyszeć o żadnym śniegu. I my faktycznie z dzieciakami nie stanęliśmy na biegówkach jeszcze, ani też nawet na zjazdówkach. Więc... To ty jesteś gorsza od swojego taty, twój ojciec w wieku 2-3 lat założył tobie narty, a ty swoim dzieciom, matka, która zdobyła 3 medale na igrzyskach olimpijskich w narciarstwie biegowym, dzieciom nie daje tej przyjemności. No, daje no, moim dzieciom inny rodzaj przyjemności, bo na przykład moja córka Olimpia jest w klubie łyżwiarskim i właśnie Trójmiasto dobrze, daje tak z kolei możliwość. Wybaczamy w 50%. Ale muszę powiedzieć, że dzięki temu ona rzeczywiście ma szansę trenować praktycznie cały rok, bo no, tafla łyżwiarska w hali Oliwii jest cały dostępna rok. Nawet dzisiaj, w szczególności, że jako klubowicz, jako młoda zawodniczka Olimpia cały czas ma treningi, mimo że mamy te obostrzenia związane z COVID-em. Więc muszę powiedzieć, że coś za coś, tak? Nie ma gór i nie ma śniegu, ale jest bliskość z kolei innych warunków technicznych. Więc w tym kontekście. I Jasiek młody też już chwilę temu stanął na łyżwach. Zobaczymy, może oni po prostu pójdą w inną stronę, a z nartami... Fascynacja, widać dzisiaj fascynację też swoimi dziećmi. Kasiu, ale jeszcze krótko wróćmy do twojej historii, bo chciałbym, żeby nasi internauci poznali króciutko twoją historię. Przyszły studia, przyszła fascynacja nartami biegowymi. Czy od momentu, kiedy założyłaś te narty biegowe ponownie albo zaczęłaś ich używać na co dzień, kiedy przyszły pierwsze sukcesy? Ile? Czy ty miałaś takie, bo mi się wydaje, że ty miałaś już takie naturalne predyspozycje, organizm przygotowany, ty jesteś szczuplutką dziewczyną, wysportowaną, oczywiście cały czas dbasz o siebie. Ja lubię, jak pokazujesz dzieciakom na zajęciach w szkołach, jak do nas przyjeżdżasz, twoją gibkość, kiedy głową dotykasz kolan stojąc wyprostowano, a później schylasz się i pokazujesz dzieciom, czy tak potrafią i dzieci wtedy wow robią. Ale kiedy się zaczęła ta twoja profesjonalna przygoda z nartami? To był rok 99 i zaczęło się wszystko od nartorolek i Staszka Ślęzaka, prezesa klubu w Nowym Sączu, który równocześnie faktycznie w pewnym stopniu był długo moim trenerem, aczkolwiek on trochę był trenerem nogami mojego kolegi, który już niestety nie żyje, Marcina Kosa. I to Marcin, który też nie miał obu rąk, biegał bez kijów,
właściwie on pokazał mi w szczególności krok łyżwowy, on mnie uczył, on mi tłumaczył, jak mam się rozjechać. Było we mnie pewnie dużo jakiegoś naturalnego talentu do tego, bo po właściwie jednym sezonie ja dosyć się dobrze poczułam na tych nartach. My trochę czasu spędziliśmy w takich spartańskich warunkach na Turbaczu w Gorcach, gdzie tam na taflach zmrożonego śniegu trenowaliśmy właśnie krok łyżwowy choćby. Właściwie takie pierwsze sukcesy to był 2003 rok i w 2003 roku na Mistrzostwach Świata tam pojawiły się jakieś pierwsze medale. Więc można powiedzieć, że jeżeli policzymy przez 4 lata zaledwie, że udało mi się zrobić takie znaczące postępy, no abstrahując od tego, że krokiem z kolei klasycznym, no też jakby wypracowałam jakieś umiejętności poruszania się na tych nartach, nawet trochę szybciej, bo w 2002 roku byłam na Igrzyskach w Salt Lake City. Niestety, ale bez medalu, wtedy jeszcze bez medalu. Bez medalu. Marcin Kos chyba wtedy był też na Salt Lake i wtedy chyba medal jakiś zdobył. Chyba nawet 2 z tego co pamiętam. Prawda? To prawda, mam wrażenie, że to mogły być nawet 2 medale. To była całkiem dobra dyspozycja Marcina w Salt Lake City. 18 lat temu. I Kasia, po 7 latach od momentu, kiedy zaczęłaś. 18 lat temu Salt Lake było, naprawdę. To tak jak ja wiem, że dla ciebie jak dzisiaj. Kasiu, po 7 latach jedziesz do Turynu. Jedziesz do Turynu, w Turynie rewelacyjne 2 złote medale. Polska dzięki tym jedynym twoim 2 złotym medalom bardzo wysoko w klasyfikacji medalowej, najwyżej chyba od wielu, wielu lat na zimowych igrzyskach. Ja muszę przypomnieć, że tam jeszcze były wysokie miejsca, 4 w biatlonie. No to właśnie. Jeszcze w takim momencie, kiedy za spust wiatrówki pociągał pan Staszek Ślęzak, trener. Kasia tylko celowała, a trener musiał, teraz już zawodnik musi sam strzelać, natomiast wtedy Kasia miała wsparcie Stanisława Ślęzaka, więc to były naprawdę najlepsze twoje igrzyska, dzięki temu stałaś się osobą znaną, zdobyłaś też tytuł najlepszego sportowca niepełnosprawnego. Rozpoznawalną w niektórych środowiskach. No właśnie, tytuł sportowca roku przeglądu sportowego, czyli dostałeś czempiona, które rzeźbi Andrzej Renes, też nasz przyjaciel tutaj związany z tym miejscem, czyli z Fundacją Nikolaus Kopernikus i Fundacją Paralimpijską i Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach. Potem przyszły kolejne igrzyska. Na te kolejne igrzyska, sama pamiętam, rozmawialiśmy, mówiłaś, że nie czułaś się najlepiej jadąc na te igrzyska i że będziesz zadowolona, jeżeli zdobędziesz jakikolwiek medal, prawda? I na tych igrzyskach zdobyłaś brązowy medal. Pamiętam twoje łzy radości, że ten medal i szczęścia, jak ten medal zdobywałaś i później jak rozmawialiśmy po ceremonii dekoracji. No a potem zaczęła się też twoja taka działalność w międzynarodowym całym ruchu paraolimpijskim. Czy mogłabyś o tym 2 słowa powiedzieć? To przed czym się zajmowałaś? Sport i w moim przypadku jakby ta kariera sportowa faktycznie dały mi nieprawdopodobną możliwość funkcjonowania w działalności Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego i tego ruchu paralimpijskiego jako takiego. Zostałam wybrana jeszcze w Turynie do Rady Zawodników jako przedstawiciel zawodników w tejże Radzie i potem jeszcze na kolejną kadencję w Vancouver również, więc dosyć długo funkcjonowałam przez kolejnych 8 lat właśnie przy Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim. To jest trochę tak, musiałam nauczyć się myśleć kategoriach, że nie jestem kobietą, nie jestem Polką, nie jestem narciarką biegową, ale jestem sportowcem i reprezentuję wszystkich sportowców. Oczywiście jakby z racji naszej dyscypliny, z racji naszego pochodzenia lepiej, gorzej rozumieliśmy pewne problemy. Ktoś, kto reprezentował, nie wiem, Australię i Oceanię, inaczej myślał niż myślałam ja. Amerykanin też w innych kategoriach. I jakby to uzupełnialiśmy w całość. 6 zawodników to zawodnicy z lata i początkowo
trzech zawodników z zimy. Te proporcje się później już stopniowo zmieniały. Powiem szczerze, że dzisiaj nie wiem, w jak liczebnym składzie mamy Radę, a właściwie to już nie Rada, tylko Komisja Zawodnicza przy Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim, bo to też już ewoluowało. A potem spotkaliśmy, Kasiusia, a potem spotkaliśmy się ponownie w Rio, na Igrzyskach w Rio, bo ty byłaś w Rio. Tak, no ale właśnie. Do Rio doprowadziła mnie jedna z funkcji zawodniczki z tejże Rady, a mianowicie ja zaangażowałam się jakby w całą działalność antydopingową również. W międzyczasie zostałam też powołana do Rady Zawodników przy Światowej Agencji Antydopingowej. I moją rolą było edukowanie, można powiedzieć, całego tego bardziej, nie wiem, nazwijmy to personelu antydopingowego, czyli można powiedzieć, że i osoby biorące udział w całym procesie jako takim, w kontekście niepełnosprawności, tak? Bo łatwo jest pojechać na Igrzyska Olimpijskie i przeprowadzić test, z całych procedur związanych z oddaniem moczu czy przeprowadzeniem badania krwi. Czasami dużo trudniej jednak odnaleźć się w rzeczywistości związanej czysto z niepełnosprawnością. Mój przykład jest idealnym tego przykładem, bo jeżeli obca osoba ma podtrzymać kubeczek, który trzeba napełnić moczem, to jest to bardzo intymna sytuacja i bardzo trudna. Trudna dla mnie i trudna dla tej osoby, która ma ten kubeczek trzymać, tak? Mogą sobie wszyscy teraz nas tutaj słuchający wyobrazić, jakie to dziwne może być uczucie, kiedy ja posikam komuś ręce, a jak może się ten ktoś czuć, żeby wypełnić całą tą procedurę. Więc to był też taki czas, gdzie z kolei angażowałam się trochę w taką stronę, próbując wyjaśnić, na czym, nie wiem, polegają ruchy. To może się wydarzyć, jeżeli ktoś rzeczywiście no, ma różne zaburzenia dotyczące czy rąk, czy nóg, czy ruchów w różnych dyscyplinach sportowych. Więc to był taki czas, kiedy właśnie tam się trochę mocniej zaangażowałam i dzięki temu byłam w tych miejscach, o których mówisz, czy to w Rio, czy to w Pjongczang zresztą. W Pjongczangu też się, dokładnie, też się tam spotkaliśmy. Kasiu, dziękuję Tobie bardzo za to spotkanie. Ja wracam na wystawę. Dziękuję, że znalazłaś chwilę czasu w tym trudnym okresie, bo i dwójka małych dzieci, i Twoja praca, bo zastaliśmy Ciebie w pracy. Więc dziękuję, że znalazłaś chwilę czasu i życzymy Tobie tego, żebyś swoją pasję do sportu zaszczepiła swojej dwójce małych dzieci i kup im narty, bo będą mieć pretensje do mamy, że dzieciństwo im zmarnowałaś, nie dając im nawet spróbować. Niech spróbują, wywieź ich do dziadków, do Zarytego, niech tam spróbują, może tam śnieg spadnie. Wszystko przed nimi będą i narty, obiecuję. Dziękuję w takim razie Tobie, Kasiu, i życzę Tobie samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Bardzo dziękuję i Państwu bardzo dziękuję. I do zobaczenia na sportowym szlaku. Na razie. Trzymaj się. Cześć. I cześć. Dziękujemy Kasi Rogowiec za rozmowę, a my biegniemy dalej przez historię polskiego sportu paraolimpijskiego. Zostajemy jeszcze przez chwilę przy konkurencjach, sportach zimowych. Trochę żałuję, że nie znalazły się na wystawie zdjęcia z hokeja na sledżach, hokeja osób niepełnosprawnych, niesamowita dyscyplina, chociaż ona jest dużo bardziej widowiskowa na filmach niż na zdjęciach. Chyba najbardziej widowiskowa dyscyplina, gdzie jest walka, jest przewracanie się, są fikołki często w powietrzu czy salta, czy też jest walka o krążek, a niekiedy walka i bez krążka między zawodnikami. Na tej tablicy polscy sportowcy z niepełnosprawnościami, którzy startowali na ostatnich igrzyskach paraolimpijskich. Igor Sikorski, który zdobył po 8 latach dla Polski ponownie medal na zimowych igrzyskach paraolimpijskich, brązowy medal w slalomie gigancie. To jest pierwszy medal po 8 latach dla Polski, bo w Soczi nie mieliśmy medalu. Pierwszy po ponad 20 latach w konkurencjach alpejskich i pierwszy w ogóle w historii na monoski, czyli na takim siedzisku, do którego przymocowana jest narta. Gratulujemy Igorowi i czekamy na kolejne wielkie sukcesy. Na kolejnym zdjęciu para
sportowiec niedowidzący Maciej Krężel i Ania Ogarzyńska, jego przewodnik, która za pomocą specjalnego systemu komunikacji informuje Macieja o tym, w którym miejscu ma omijać kolejne tyczki. No i Witold Skupień na dole, biegacz z klubu sportowego Obidowa, Wiec Obidowa, który uczestniczył w igrzyskach i w Soczi, i w Pjongczang. W Pjongczang najlepsze miejsce to piąte miejsce. Płakał wtedy, usiadł, był załamany, że nie zdobył medalu, że nie udało mu się dobiec w takim czasie, który pozwoliłby mu zdobyć medal na igrzyskach w Pjongczang. Pocieszała go wtedy jego dziewczyna. Dość długo za metą siedzieli, przeżywali to wspólnie. No ale zawodnik dalej uprawia, Witold dalej uprawia narciarstwo biegowe i liczymy na to. To jest młody zawodnik, liczymy na to, że dalej będzie odnosił takie sukcesy, bo piąte miejsce na Igrzyskach Paralimpijskich to też wielki sukces. Na kolejnych dwóch tablicach dyscyplina bardzo szlachetna, bo to szermierka. I najwybitniejsze postacie dzisiejszej szermierki, o szermierzu już jednym mówiliśmy, Grzegorzie Żuplucie, o którym rozmawialiśmy, a na tych zdjęciach to zawodnicy, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio, w Londynie, ale też również w bardziej zamierzchłych czasach, czyli w Sydney. No tutaj jest Dariusz Pender, Michał Nalewajek i Michał Rząsa. Na kolejnym zdjęciu z brązowym medalem w szpadzie, to drużynowa rywalizacja. Również tutaj florytowa rywalizacja i nasz zespół, który zdobył srebrny medal z niezwykle sympatycznym Jackiem Gaworskim, dawniej pełnosprawnym szermierzem, który po zmaganiach z wieloma chorobami musiał usiąść na wózku i dzisiaj rywalizuje w szermierce osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie walcząc o swoje życie. Michał Nalewajek i Dariusz Pender, legenda polskiej szermierki, bo Dariusz Pender zdobył łącznie na Igrzyskach Paralimpijskich od Sydney do Rio de Janeiro przez ostatnich 16 lat aż 9 medali. Na kolejnej tablicy zdjęcia z tegorocznego zgrupowania polskich szermierzy w Krakowie, bo tam spotkali się szermierze na zgrupowaniu kadry, a na dole Marta Makowska. Z tego co pamiętam, chyba Wyrzykowska z domu rodzinnego, nazwisko panieńskie. Marta w niesamowitym stylu zdobyła 4 złote medale na igrzyskach w Sydney. To była największa ilość medali, jaką ktokolwiek przywiózł z tych igrzysk z polskiej reprezentacji. Marta Makowska, która na Igrzyskach Paralimpijskich startowała jeszcze przez kolejnych kilkanaście lat. No to przechodzimy na drugą stronę naszej wystawy. Tutaj już są tenisiści stołowi. Oczywiście wracamy też do lekkoatletyki, do Królowej Sportu, bo Królowa Sportu to tutaj w cień weszliśmy z kamerą, ale to możemy się cofnąć, więc wtedy nie będzie cienia. To kogo tutaj mamy? Krystynę Łysiak-Siemieniecką. Krystyna, która w Londynie już startowała, wcześniej w Sydney też. Natomiast swój pierwszy medal zdobyła na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio de Janeiro. Na kolejnym zdjęciu Patryk Chojnowski i Piotrek Grudzień. Piotrek Grudzień, który jako młody, kilkunastoletni chłopak zrobił niesamowitą furorę na Igrzyskach w Pekinie, doszedł w rewelacyjnym stylu do finału, który przegrał, ale wrócił z Igrzysk ze srebrnym medalem już właśnie z Pekinu, później kolejny medal w Londynie i kolejny medal w Rio de Janeiro. I Patryk Chojnowski, złoty medalista w Londynie, który w rywalizacji indywidualnej, a tutaj na zdjęciu w grze podwójnej. No i na dole srebrny medal Rafała Czupera. To medal wyjątkowy, bo Rafał Czuper uprawia tenis stołowy siedząc na wózku. To pierwszy medal dla Polaków, który przywieźliśmy właśnie w rywalizacji osób siedzących na wózku i grających tenisa stołowego. Srebrny medal, zawodnik startu Białystok, bo to wielki sukces
po wypadku Rafał musiał usiąść na wózek, no i dzisiaj realizuje swoje pasje jako niepełnosprawny tenisista. Kolejne tablice to znowu tablice związane z lekkoatletyką. Na górze Basia Niewiedział, genialna polska biegaczka średniodystansowa, zdobywa medale na 1500 metrów, na 400 metrów. Jest niepokonana na 1500 metrów w rywalizacji na Igrzyskach Paralimpijskich w Londynie i w Rio de Janeiro te medale przywiozła. Maciej Sochal, który uprawia pchnięcie kulą i rzut maczugą, złoty medal na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio, właśnie w rywalizacji w rzucie maczugą. No i na dole legenda polskiego sportu paralimpijskiego, Maciej Lepiato, legenda żyjąca i startująca oczywiście, Maciej Lepiato, skok wzwyż. Niesamowite, cię wspominam, te igrzyska w Londynie, kiedy Maciej Lepiato porwał cały prawie 100-tysięczny stadion, bił rekord za rekordem, rekord świata, rekord paraolimpijski, chyba 2 metry 12 centymetrów skoków wzwyż Maciej wtedy pokonał i zdobył złoty medal, wywołując euforię na stadionie. Podobnie było w Rio, chociaż liczba kibiców była dużo mniejsza. Ale Maciej tak samo porwał kibiców w Rio de Janeiro i też zdobył w niesamowitym stylu złoty medal. A tutaj chyba na zgrupowaniu, albo nie, na mistrzostwach, na paralekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Krakowie w tym roku, w sierpniu, Maciej oczywiście też był niepokonany. Zawodnik klubu Start Gorzów, klub, z którego pochodzi zawodnik, a dzisiaj trener kadry Zbyszek Lewkowicz. Pozdrawiamy wszystkich zawodników tego klubu i Zbyszka również z Gorzowa. To naprawdę wielu, wielu medalistów Igrzysk Paraolimpijskich ostatnich lat. No i przechodzimy do tablicy. Za chwilę zawodniczką, jedną z zawodniczek tutaj, która się znajduje na tej tablicy, będziemy rozmawiać. Ale jeszcze chwila, dwa słowa. Oczywiście Asia Mendak ze złotym medalem Igrzysk Paralimpijskich w Londynie, multimedalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, pływaczka, dzisiaj fizjoterapeutka. Lucyna Kornobys, najlepszy sportowiec paraolimpijczyk 2019 roku, zdobywczyni tego trofeum, o którym marzy co roku każdy polski sportowiec, czyli czempiona. Czempion to rzeźba, którą tworzy Andrzej Renes, a najlepsi polscy sportowcy również z niepełnosprawnościami otrzymują te czempiony. Właśnie Lucyna w zeszłym roku była laureatką tego czempiona. Wręczał jej go Tomasz Majewski. A na dole Karolina Strawińska z klubu KSN Start Warszawa. Lucyna Kornobys, która gdzieś tam w oddali przygląda się jak młoda zawodniczka, dyskobolka, szlifuje swoją formę na zgrupowaniu w Bydgoszczy. No dobrze, to wracamy do Lucyny Kornobys. I zapraszam na rozmowę z tą niesamowitą zawodniczką. Tak jak już zapowiedziałem wcześniej, gościem naszym będzie najlepszy sportowiec, paraolimpijczyk 2019 roku, Lucyna Kornobys. Witam Ciebie, Lucyno. Witam serdecznie. Liczyłem na to, że oprócz tego, że byłaś najlepszym sportowcem roku 2019, bo otrzymałaś również czempiona jako sportowca, więc bez barier w tej kategorii, takiej chyba najbardziej szlachetnej, który w plebiscycie przeglądu sportowego, który jest organizowany od kilkudziesięciu lat, to liczyłem, że tym najlepszym sportowcem będziesz również po Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio, które się niestety nie odbyły. Ale to, co się odwlekło, to nie uciekło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te Igrzyska się odbędą. Przyznam szczerze, że też mam w końcu taką nadzieję i z niecierpliwością czekamy tak naprawdę na te igrzyska, bo przesunięcie tych igrzysk, wszystko to, co się dzisiaj dzieje, no to niestety powoduje, że dla każdego sportowca jest to bardzo trudny czas przygotowań, przede wszystkim trudny ze względu na szkolenia, na brak dostępu do pewnych rzeczy. No, myślę, że przyszły rok już będzie lepszy. 24 marca Międzynarodowy Komitet Olimpijski i szefowie Komitetu Organizacyjnego Igrzysk podjęli decyzję, że w tym roku Igrzyska się nie odbędą. W Polsce był już lockdown. Jak ty odebrałaś tę decyzję, że tych Igrzysk w tym roku nie będzie? Przecież ty wszystko podporządkowałaś tym Igrzyskom. Ty całe swoje życie przemodelowałaś
żeby na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio odnieść jeszcze większy sukces niż w Rio. Tak, dokładnie. To znaczy powiem szczerze, że ja jeszcze na samym początku myślałam, że te Igrzyska zostaną przesunięte na październik i mimo tego, że będzie troszkę chłodniej, to jednak one się odbędą. No niestety informacja o tym, że się jednak nie odbędą, że zostają, no długo jeszcze nie było wiadomo, czy w ogóle będą, no ale na dzień dzisiejszy zostały przesunięte na przyszły rok. Z jednej strony jest to dobra informacja, bo przynajmniej wiemy, do czego się przygotowujemy, ale niestety cała ta sytuacja spowodowana COVID-em, tymi obostrzeniami, tym lockdownem, gdzie wszystko było zamknięte, siłownie, baseny, sale gimnastyczne i człowiek tak naprawdę przez ponad 3 tygodnie siedział w domu bez możliwości wyjścia. No dla osoby, która tak naprawdę ciągle jest aktywna, ciągle jest, jak ja się śmieję, gościem w domu, to bardzo ciężko się to znosi. To rzeczywiście był dla mnie bardzo trudny czas. Czas, który mimo tego, że ja w domu mam możliwość odbywania treningów, oczywiście nie jest to tak jak na obozach, no bo tego miejsca w domu, wiadomo, nie jest za wiele. Tej siłowni, no nie mam takiej jak na... Masz właśnie to swoje mieszkanie troszeczkę przekształciłaś w siłownię, szczególnie czy w tym okresie lockdownu ty jeszcze bardziej je w jakiś sposób dostosowałaś do swoich tych potrzeb codziennych? To znaczy tak, troszkę musiałam je przemeblować jakby pod kątem tego, żeby móc lepiej ćwiczyć, żeby móc więcej czasu spędzać bezpośrednio tam w pokoju i na, jak gdyby dla mnie na tej sali ćwiczeń, no bo wszystko było pozamykane, nie można było nigdzie wyjść, nic zrobić, więc no, coś trzeba było z tym zrobić. I ja uważam, że na dzień dzisiejszy znowu jest dokładnie to samo. I przyznam szczerze, że jestem przerażona, bo mamy troszkę więcej sprzętu w domu i ten mi dostarcza jakiś tam dodatkowy sprzęt, jeśli chodzi na pewno o siłownię, ale ja po prostu nie mam najzupełniej w świecie możliwości nawet gryfu 20-kilogramowego w domu mieć, bo nie będę w stanie podnieść go do góry, bo będę zahaczać o wiele rzeczy w domu. Aha, rozumiem, rozumiem. No to jest rzeczywiście problem. Ale Lucyno, ty oprócz tego, że tę podstawową formę utrzymywałaś w tym czasie lockdownu w domu, dzięki temu, że część swojego domu, znaczną część, to zobaczycie, słuchajcie, na filmie, bo już niedługo, premiera filmu o Lucynie Kornobyls, który realizujemy razem z Michałem Szczekiewiczem. Michał przeszkadzał w tym roku trochę Lucynie. Dużo ci poprzeszkadzał, Michał? No trochę tak. No bo przeszkadzał, no właśnie. Michał, który dzisiaj w tym roku dokumentował cały rok Lucyny, bardzo trudny rok i taki dziwny trochę, ale ty też wykorzystujesz ten trawnik, który masz przed blokiem, prawda? Ty też na tym trawniku przed blokiem trenujesz, ty pchasz tą kulę u siebie, ty nie musisz jechać daleko na stadion, ty możesz trenować też u siebie pod domem, prawda? Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy była już możliwość wyjścia z domu, to ja po prostu wychodziłam i to mnie chyba tak naprawdę psychicznie uratowało, bo ja byłam w stanie wyjść na ten trening, normalnie wykonać rzuty. Czasami było tak, że biegałam wokół bloku na wózku, bo to była jedyna możliwość, żeby zrobić na przykład trening cardio, no bo na rower nie wolno, na szybki spacer nie wolno, no to mówię, to pobiegam wokół bloku, jak będzie policja mnie łapać, to powiem, że przecież idę do domu. Także no były takie śmieszne rzeczy, ale no tak naprawdę to też dzięki wsparciu sąsiadom, bo mam naprawdę fajnych sąsiadów, fajnych ludzi, którzy gdzieś tam mnie wspierają, pomagają często. A to chyba jest w tym życiu najważniejsze i myślę, że wtedy to życie dużo łatwiej nam przechodzi. Lucyna, zastaliśmy ciebie na zgrupowaniu kadry. Jesteś w tej chwili w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle. Czyli w ten rytm przygotowań już weszłaś tak naprawdę w momencie, kiedy te zgrupowania się zaczęły. Zgrupowanie w Bydgoszczy, które było w lipcu, później kolejne zawody, w których brałaś udział, oczywiście Mistrzostwa Polski
jakżeby inaczej, bez medali być z mistrzostw Polski pewnie do domu nie wróciła, byłby wstyd przed samą sobą pewnie, więc krakowskie mistrzostwa Polski, które odbyły się od 21 do 23 sierpnia właśnie w naszej pięknej stolicy w Krakowie. Jak ten rok swój podsumowujesz? Czy to był rok całkowicie stracony, zmarnowany z powodu tego, że igrzysk nie było, czy jednak widzisz jakieś pozytywy? Nie, ja nie sądzę, żeby to było zmarnowane, dlatego że owszem, nie zrobiłam takiej siły, jaką bym chciała, bo no, w domu maksymalne obciążenie, jakie miałam, to na 40 kilo. To jest troszkę mało, to powinnam pójść dużo, dużo wyżej. Ale przynajmniej popracowaliśmy bardziej bezpośrednio już nad techniką. Techniką wypychania barkiem, techniką palców. U nas, gdzie tak naprawdę wykonujemy ruch głównie górną częścią ciała, to nad tym musimy bardzo dużo pracować. I czasami, żeby ciało zapamiętało tych ruchów, trzeba wykonać setki, tysiące nawet. I ten czas tego trudnego momentu, kiedy właśnie nie mieliśmy tych zgrupowań, bo przez 3 miesiące kompletnie bez jakiegokolwiek szkolenia, wykonywałam to, co trener gdzieś tam zalecił, nagrywałam w domu telefonem czy aparatem, wysyłałam jemu filmiki po to właśnie, żeby poprawić to, co jeszcze jest do poprawy, czy w oszczepie, czy w kurii. Wykorzystać najlepiej jak można. Też bardzo dużo człowiek pracował nad głową, bo to jednak dawało się... O to chciałem Ciebie zapytać, bo ja może trochę zdradzam kulisy tego filmu, który już niedługo zobaczycie na antenie TVP Sport, ale Lucyna współpracuje z psychologiem, z psychologami, zarówno w kadrze, jak i ma swojego własnego psychologa. I jednym z takich motywów, który Cię ma wspierać i dawać tę siłę, to jest utwór grupy Queen We Are The Champion, prawda? Tak, dokładnie. Przyznam szczerze, że to nagranie, bo słowa są moje, przeze mnie utworzone, ale wypowiada je Natalia, która przed Rio była z nami jako psycholog sportu na obozach. I ona mi nagrała na właśnie moje słowa, przez nią wypowiadane na utwór We Are The Champions, bo ja używam go jadąc autkiem na zgrupowanie, jadąc gdzieś tam do siostry, jeżdżąc rowerem, mam go w telefonie. To przede wszystkim powoduje to, że tam są słowa, które mówią, że bardzo ciężko przepracowałam kolejny rok, zrobiłam to, co miałam zrobić, to, co miałam zaplanowane. Jestem dobrze przygotowana, zmotywowana, uparta, będę robić, dążyć do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki, bo im częściej się to powtarza w głowie, tym łatwiej w to później uwierzyć. I rzeczywiście czasami jest tak, że same wyniki nie do końca nas zadowalają, a chcemy jeszcze więcej. No i żeby jeszcze więcej zrobić, żeby jak ładnie. Tutaj praca przede wszystkim z głową, z biofeedbackiem, z psychologami, praca na różnego rodzaju medytacjach, wizualizacja. To wszystko pomaga każdemu sportowcowi, myślę, w tym, żeby sobie wcześniej już w głowie poukładać pewne etapy, to co chcemy osiągnąć, żeby już ten sukces widzieć, że ja już go osiągnęłam i ciężko nad to pracować, bo wiadomo, że same myśli też nie spowodują, że ja nagle będę pchała 9 metrów, ale do tego jest potrzebna ciężka praca na sali czy na siłowni, ale myślę, że głowa jest tutaj bardzo ważna, bo no, już wiele przypadków pokazało, że ciało było dobrze przygotowane, głowa nie i niestety zawodnik nie osiągnął tego, co chciał. Jak ja oprowadzałem naszych internautów po wystawie, to już mówiłem troszeczkę o twoim sukcesie, o twoim pierwszym paraolimpijskim medalu, o srebrze, które zdobyłaś w Rio. Miałem to szczęście, że byłem bardzo blisko na płycie wtedy i mogłem cię z bliska obserwować, widziałem twoją siłę, twój power. Ty
ty już wtedy tymi myślami pchałaś tę kulę, która szybowała bardzo daleko i upadała w tym miejscu, żeby ci ten sukces wielki przynieść. Ty jechałaś do Rio już wiedząc o tym, że jesteś na tyle silna, zdeterminowana, że jesteś w stanie zdobyć ten srebrny medal? To znaczy, zdawałam sobie sprawę, że mam duże szanse na brązowy medal, a być może na srebrny, bo rzeczywiście pół roku przed igrzyskami wzięłam bezpłatny urlop i skupiłam się tylko i wyłącznie na sporcie. Wszystko poświęciłam dlatego, żeby ten sport był w moim życiu najważniejszy. I ja myślę, że to przyniosło sukces, dlatego że przede wszystkim miałam czas na to, żeby wykonać odpowiedni trening, żeby 2-3 razy dziennie robić treningi, do tego trening mentalny, do tego odnowa biologiczna, praca z fizjoterapeutą, praca z terapeutą, plus wszelkiego rodzaju zgrupowania, na których byliśmy. Przyniosło właśnie ten oczekiwany rezultat. Prawie o ponad 30 centymetrów w życiu w kuli. To jest, przyznam szczerze, że liczyłam na to, że w Rio to już były inne emocje. To już było zupełnie coś innego. Ja przyznam szczerze, mentalnie kompletnie nie byłam przygotowana na to, co tam się działo. Z tej perspektywy cieszę się, że pierwszy miałam oszczep, bo on nie był dla mnie taki ważny, jak właśnie kula. I powiem szczerze, że później już do oszczepu zapomniałam o swoje media społecznościowe, zajęłam się tylko sobą, pracą z głową, wyciszeniem, zrelaksowaniem i to rzeczywiście przyniosło dobry rezultat, bo ja byłam jakby świadoma tego, że jestem w stanie spokojnie to zrobić. Pewnie, że człowiek się denerwuje, no bo trudno, żeby się nie denerwować. Po pierwsze, to był mój debiut na igrzyskach. No ale, to był spektakularny debiut. No to jest też presja taka. Wszyscy myślą, no a złoto tak, z którego się oczywiście bardzo cieszę i przyznam szczerze, że długo, długo pewnie będę pamiętać ten debiut. To ja też się bardzo cieszyłem, jak zdobyłaś ten medal razem z tobą. Opowiadałem o tym już podczas pokazywania zdjęć. Ostatnie pytanie, bo pewnie jeszcze dzisiaj jakieś obowiązki podczas zgrupowania, bo to zgrupowanie, rozumiem, do końca października trwa, tak? Przed końcem października wracasz z powrotem do domu, tak, do Jeleniej Góry i będziesz ponownie w swojej domowej siłowni przy domowym trawniku pewnie trenować. Jesteś osobą, która propaguje sport paraolimpijski. Spotyka się z dziećmi, spotyka z młodzieżą. W tym roku, wiadomo, jest to trudniejsze niż jest to na co dzień, w normalnej takiej sytuacji niepandemicznej. Twoja działalność jest znana w tym zakresie, bo sporo czasu poświęcasz, sporo energii. Czy te spotkania z dziećmi i młodzieżą dodają ci energii, czy traktujesz to jako sposób na edukację, na przedstawienie nie tylko swojej osoby, nie tylko z siebie jako medalistki paraolimpijskiej, ale też całego sportu paraolimpijskiego, wszystkich paraolimpijczyków. To znaczy ma to jakby dwa takie oddźwięki, dlatego że po pierwsze rzeczywiście jest to forma edukacji, żeby pokazać, że osoba niepełnosprawna to nie jest tylko osoba, która jeździ na wózku, zamknie się ją w domu i siedzi, nic nie rób, bo się do niczego nie nadajesz. Chcę pokazać dzieciaczkom, bo ja takie zajęcia prowadzę już od przedszkola z dzieciaczkami 3-4-letnimi aż do szkół ponadpodstawowych, z licealistami, czasami ze studentami, czasami w instytucjach mam takie spotkania. Tutaj bardziej chcę pokazać i rozszerzyć jakby tą działalność na sport, że jest wiele dziedzin, w których osoba niepełnosprawna może się realizować, sport, ale i nie tylko sport. Z drugiej strony chcę jakby zachęcić społeczeństwo do tego, żeby
nas traktowali normalnie, jak każdą inną osobę, bez względu na to, czy jeżdżę na wózku, czy chodzę o kulach, czy jestem osobą niewidomą, niesłyszącą, czy mam jakąkolwiek inną niepełnosprawność, bo przede wszystkim ja zawsze mówię, że nie znasz dnia ani godziny, bo za 5 minut równie dobrze ty się możesz stać osobą niepełnosprawną. I jak wtedy się będziesz czuć? Ja prowadzę też na takich spotkaniach warsztaty edukacyjne i to rzeczywiście tym dzieciakom uświadamia, że jak usiądą i zagrają w golbal z zasłoniętymi oczami, no to nagle czują, co to znaczy być osobą niewidomą. Oczywiście jest to tylko na chwilkę, tylko w małym stopniu, ale poniekąd pokazuje to, z czym my się na co dzień zmagamy, więc tutaj i ta forma edukacyjna, ale również, żeby pokazać, że bardzo wiele zależy od nas samych, jak my to życie prowadzimy. To też dotyczy się osób pełnosprawnych, bo mam wielu kolegów, koleżanki, którzy mają, jak to przysłowiowo zwali mówić, ręce, nogi, nic im nie dolega, a nie mają celu w życiu, a ty mówisz, jeździsz na wózku, borykasz się ze zdrowiem, a masz tak jasno określony cel. Ale to też polega na tym, że trzeba sobie znaleźć ten cel w życiu i właśnie wielu z nas, sportowców niepełnosprawnych, ten cel w życiu sobie znalazło. Właśnie, to jest taka, myślę, że fajna puenta. Wy w gronie sportowców z niepełnosprawnością też kontaktujecie się ze sportowcami, którzy nie mają tych niepełnosprawności. No, jednym z twoich fanów jest Tomek Majewski, mistrz olimpijski z Pekinu, z Londynu. Rozmawiałem z nim ostatnio i właśnie mówił o tym, że zresztą też w naszym filmie występuje, że jest twoim fanem i prosił przekazać pozdrowienia. Lucyno, dziękuję tobie bardzo. Pozdrawiam wszystkich zawodników kadry lekkoatletycznej w Wiśle. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Mam nadzieję jak najszybciej na stadionie lekkoatletycznym. Wtedy będziesz mogła pokazać to, co w tej chwili budujesz, czyli swoją siłę, swoją determinację i to, że dążysz do tego sukcesu, którego mam nadzieję będziemy świadkami już na najbliższych Igrzyskach Paralimpijskich. Dziękuję tobie bardzo. Lucyna Kornowes, najlepsza polska zawodniczka 2019 roku. Na kolejnych tablicach pływacy, wioślarze, kajakarze, lekkoatleci i tenisiści stołowi. Kolejne wybitne osobowości polskiego sportu paralimpijskiego. Robert Musiorski, pływak, medalista, podwójny medalista Igrzysk Paralimpijskich w Sydney. Dzisiaj fizjoterapeuta wspiera polskich pływaków przed startami, ale też podczas treningów i po treningach. Kolejne zdjęcie Asi Mendak z sukcesami uprawiająca pływanie od ponad 18 lat. A na dole Oliwia Jabłońska z klubu Start Wrocław, która jako młoda zawodniczka w Londynie zdobyła srebrny medal, a już później troszeczkę starsza zawodniczka w Rio de Janeiro. Brązowy medal w rywalizacji na 100 metrów stylem motylkowym. Na kolejnej tablicy dyscyplina sportu, która jest dyscypliną debiutującą na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio de Janeiro. Wcześniej nie była pokazywana, nie była w programie Igrzysk, po raz pierwszy w Rio została wprowadzona i już wielkie sukcesy polskich sportowców, bo Jakub Tokarz z Wrocławia, były judoka po wypadku nieszczęśliwym, nie będę o szczegółach opowiadał, odsyłam do naszych książek, zdobył złoty medal w rywalizacji kajakarzy, a Kamila Kubas brązowy medal właśnie na tej debiutującej na Igrzyskach Paralimpijskich dyscyplinie sportu. Na kolejnych zdjęciach ponownie kolejne dyscypliny, ale króluje oczywiście lekkoatletyka. Karolina Kucharczyk, specjalizująca się w skoku w dal w Londynie, złoty medal w Rio, srebrny medal. Dzisiaj zachwycona swoim synkiem, wrzuca zdjęcia na jej mediach społecznościowych, możecie zobaczyć. Zachęcam do podglądania Karoliny Kucharczyk. Na dole Kasia Piekart z Siedlec, ale reprezentowała na igrzyskach i na zawodach klub Start Gorzów Wielkopolski. Lekkoatletka, oszczepniczka, złoty medal w rewelacyjnym stylu zdobyty w Londynie.
jeden z kilku, pierwsze rzuty oszczepem nie udawały się, one nie były daleko i dalekie, i potem daleki rzut na ponad 42 metry i złoty medal z Londynu Kasia Piekart przywiozła. Dzisiaj szczęśliwa mama, która ma również swój klub w Siedlcach. Pozdrawiamy Kasię i dalej uprawia sport. Łukasz Pamczarz z Gorzowa Wielkopolskiego, skoczek wzwyższy, brązowy medal w Londynie, w Rio niestety się nie udało, dopiero czwarte miejsce tuż za podium, ale to jest naprawdę wybitna postać też sportu lekkoatletycznego, paraolimpijskiego w Polsce. Ilena Olszewska, kolejna reprezentantka klubu z Gorzowa Wielkopolskiego, łuczniczka, dwa brązowe medale z igrzysk w Londynie i z Rio de Janeiro. Marzena Zięba, to podnoszenie ciężarów. Marzena w Rio de Janeiro zdobyła srebrny medal w kategorii powyżej 86 kg. W rewelacyjnym stylu stanęła na podium, wywalczyła ten srebrny medal w takiej bardzo uczciwej walce. Na kolejnych zdjęciach kolejni wybitni zawodnicy, Iwona Podkościelna i Ola Tecław, to kolejny nasz tandem, który w Rio tym razem zdobył złoty medal. Panie też w takiej rywalizacji na dość trudnej trasie, bo pofałdowanej również takimi bardzo ostrymi podjazdami, dziewczyny wpadły na metę i wygrały tę rywalizację, złoty medal z Rio. Na dole Mateusz Michalski, który wbiega na metę tutaj na tym zdjęciu w Londynie na 200 metrów, zdobył złoty medal. Chciał również zdobyć złoto na 100 metrów, niestety nie udało się, zdobył srebrny medal w Londynie, ale to też wielki sukces tego niedowidzącego sportowca, bo Mateusz Michalski startował w rywalizacji osób z dysfunkcją wzroku. No i na kolejnych dwóch zdjęciach panowie, którzy specjalizują się w konkurencjach rzutowych, Bartosz Tyszkowski, który do Rio jechał jako niekwestionowany faworyt. On tę kulę pchał dużo dalej, tak samo jak Janusz Rokicki, niż jego konkurenci. No ale pojawił się Niemiec też na rzutni. Dobry dzień Niemca, gorszy dzień Bartosza. I o ten centymetr Niemiec rzuca dalej, wygrywa z Bartoszem. Pamiętam, jak Bartosz na podium stał, bardzo niepocieszony, niezadowolony. Nie chciał przyjmować chyba tego srebrnego medalu, chociaż to też wielki sukces, gratulujemy Bartoszowi. No i na dole legenda polskiego sportu paraolimpijskiego, Robert Jachimowicz ze startu Koszalin. Robert w 2000 roku w Sydney zdobył złoty medal w rzucie dyskiem, ale po tym zdobyciu złotego medalu, po rywalizacji, został poproszony o kolejne, o przeprowadzenie badań. Każdy sportowiec musi przejść właściwe badania, żeby uzyskać zostać zakwalifikowanym do właściwej grupy niepełnosprawności. I według jednego z orzeczników Robert nie przeszedł tych badań. Odebrano mu ten złoty medal. Robert bardzo rozżalony, odwoływaliśmy się wtedy, ale niestety te odwołania niewiele dały. Robert jeszcze próbował startować, ale ten sam klasyfikator za każdym razem dyskwalifikował Roberta Jachimowicza i dopiero kilkanaście lat później okazało się, że nie tylko Robert był pokrzywdzony, ale również wielu innych zawodników. Ten klasyfikator odszedł w niesławie, a Robert postanowił, gdy dowiedział się, że ten klasyfikator odszedł ze sportu paraolimpijskiego, przestał już zajmować się tym, by ocenić, czy dana osoba z niepełnosprawnością ma tę niepełnosprawność. Robert wrócił, przeszedł bez problemu klasyfikację medyczną i w Rio de Janeiro zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem, płakał na tej rzutni, płakał na podium. Ten prawie 50-letni zawodnik, jemu łzy leciały jak wielkie grochy. Był szczęśliwy, że mógł wrócić do rywalizacji osób z niepełnosprawnością i zdobyć ten medal dla Polski. No i na kolejnej tablicy legenda, kolejna żyjąca legenda polskiego sportu paraolimpijskiego, Natalia Partyka. Natalia, która na igrzyska jeździ od 2000 roku, od Sydney, jako malutka dziewczynka, 11-letnia, pojechała do Sydney, już tam robiła furorę, bo taka malutka, ledwo co wystająca z nad stołu, rewelacyjnie grała i prawie zakwalifikowała się do tej strefy medalowej, ale już 5-4 lata później już nie dała sobie
odebrać złotego medalu. Już jako 15-latka wygrywa Ateny, jako 19-latka Pekin, jako 23-latka Londyn, 27-latka Rio de Janeiro. Ale Natalia to też zawodniczka, która jako jedyna na świecie brała udział również w trzech igrzyskach olimpijskich. W Pekinie, w Londynie i w Rio de Janeiro. I teraz uzyskała już kwalifikacje do Igrzysk Paralimpijskich w Tokio, które mam nadzieję, że się odbędą. Tutaj na dole zdjęcie trzech naszych zawodniczek na najwyższym podium, bo w rywalizacji drużynowej po raz pierwszy pokonały dziewczyny Chinki i wygraliśmy również rywalizację drużynową w klasach 5-10, to jest ta klasa niepełnosprawności, Natalia Partyka, Kasia Marszał, no i młodziutka zawodniczka z Podkarpacia, z pogranicza Podkarpacia, Kielecczyzny, dobrze pamiętam. Karolina Pęk, która jeszcze jako mała dziewczynka przyglądała się Natalii Partyce, to była jej fanką, a potem, zresztą sama to opowiada, a potem zaczęła uprawiać tę dyscyplinę sportu i zaczęła odnosić bardzo duże sukcesy i właśnie w rywalizacji z Natalią Partyką z Chinkami wygrały, zdobyły złoty medal. To zapraszam w tej chwili na rozmowę z wybitną polską sportsmenką, laureatką wielu nagród, ale też jedyną osobą na świecie, która bierze udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paralimpijskich nieprzerwanie od 12 lat, Natalią Partyką. O, jest już Natalia Partyka. Witam Ciebie, Natalio. Witam, cześć. O Natalii przed chwilą opowiadałem same dobre rzeczy. Jest to najbardziej znany polski paraolimpijczyk na świecie i jedyna taka osoba na świecie, która była już, dobrze liczę, na trzech Igrzyskach Olimpijskich i na pięciu paraolimpijskich. Tak, wydaje dobrze. Mi się, że się zgadza. No, bo na olimpiadzie byłaś pierwszy raz w 2008 roku w Pekinie. Tak, a na Igrzyskach Paraolimpijskich pamiętam taką małą dziewczynkę w samolocie, 11-latkę, która do Sydney leciała i wszyscy się zajmowali Natalią, bo Natalia była taką malutką dziewczynką, która wtedy już zrobiła wielką furorę, bo czwarte miejsce zajęłaś z tego, co pamiętam w Sydney. No, muszę się przyznać, że nie pamiętam dokładnie, jak... Kto by pamiętał czwarte miejsce, jak później zajmuje pierwsze. Dokładnie, dużo rzeczy... Pamiętam, wiele rzeczy mi też umknęło, pewnie przez to, że byłam małym dzieciakiem i po prostu to wszystko chłonęłam, bo to było dla mnie nowe. W każdym razie takie najfajniejsze wspomnienia to są przede wszystkim związane z naszą reprezentacją, bo wszyscy na mnie chuchali, dmuchali, dbali o mnie najlepiej jak potrafili, byłam taką maskotką całej naszej reprezentacji. Właśnie dobrze, że to ty powiedziałeś, bo ja chciałem powiedzieć, że byłaś maskotką, ale dobrze, że to ty powiedziałeś. Rzeczywiście Natalia była wtedy naszą maskotką w Sydney. Nie musieliśmy chodzić do zoo i głaskać koalę, mieliśmy Natalię pod ręką, także nie było z tym problemu. 4 lata później już jako 15-latka wygrywasz Igrzyska Paralimpijskie i do tej pory jesteś niepokonana na Igrzyskach Paralimpijskich. 4 lata temu z dziewczynami, z Karoliną Pęk, która była twoją fanką, ona jak była małą dziewczynką, to nie marzyła, nawet nie śmiała marzyć, ona opowiadała o tym, że będzie z tobą razem grała, a razem pokonujecie Chinki po raz pierwszy w rywalizacji drużyn. Polska jest najlepsza w rywalizacji drużyn w kategoriach 6-10, prawda, jeżeli chodzi o tę klasę niepełnosprawności i wygrywamy z Chinkami. Natalia, ty jesteś najbardziej znanym polskim sportowcem, nie paraolimpijczykiem na świecie, ale też jak przyjeżdżasz w różne miejsca, szczególnie jak są igrzyska, to ja to widziałem od Pekinu, wszystkie kamery, wszyscy dziennikarze kierują się w twoim kierunku. Ty sobie już teraz nauczyłaś się radzić z tą presją, a czy tak było na początku? No od początku oczywiście, że tak nie było, ponieważ to wszystko było dla mnie nowe. Ja pamiętam, że igrzyska w Sydney, no to było coś wyjątkowego, byłam małą dziewczynką, na wszystko patrzyłam inaczej. Później były igrzyska w Atenach, tam jeszcze właściwie mediów. Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że prawie w ogóle nie było, także graliśmy sobie w ciszy, spokoju, niewiele osób interesowało się tym, jak idzie nam wszystkim w turnieju. Natomiast to, co się stało w Pekinie, to myślę, że tego się nikt nie spodziewał, jeszcze na pewno tego nie spodziewałam, bo miałam już takie mocne przytarcie na Igrzyskach Olimpijskich, bo się okazało, że po swoim pierwszym meczu w turnieju drużynowym na Igrzyskach Olimpijskich z sali przez strefę dla mediów wychodziłam ponad dobrą godzinę. Było milion kamer, wszyscy chcieli ze mną porozmawiać, więc
no to było coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie przeżyłam. I tak było codziennie, tam był po prostu szał. To samo było na igrzyskach paraolimpijskich. Ciągle udzielałam wywiadów, ciągle spotykałam się z różnymi pozytywnymi reakcjami od ludzi. To było mega fajne. No i tam musiałam jakby się do tego przyzwyczaić, musiałam się nauczyć z tym wszystkim sobie radzić. I chyba później już było trochę lepiej. Był Londyn, było też troszeczkę zainteresowania mediów, w Rio było tego jeszcze więcej, także ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że z igrzysk na igrzyska paraolimpijczycy są coraz bardziej doceniani i coraz więcej mówi się o sporcie paraolimpijskim, bo myślę, że my oczywiście na to wszystko zasługujemy. Za każdym razem. Ale się mówi też, ale ty jesteś takim ambasadorem sportu paraolimpijskiego w tym całym wielkim środowisku sportowym, bo ty jesteś jedyną osobą na świecie, która pod rząd wzięła udział w trzech igrzyskach i olimpijskich, i paraolimpijskich. Nie ma takiej drugiej osoby. Ty tak naprawdę osiągasz tutaj to, czego żaden sportowiec na świecie jeszcze nie osiągnął. Rozumiem, że zdajesz sobie z tego sprawę. Masz tego świadomość. Tak, mam tego świadomość. Oczywiście, że zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek na co dzień staram się o tym w ogóle nie myśleć, bo no, mam dużo innych rzeczy, które zaprzątają mi głowę, a przede wszystkim po prostu koncentruję się codziennie na tym, aby robić to, co robię najlepiej jak potrafię, żeby po prostu jeszcze w dalszym ciągu podnosić swój poziom sportowy, żeby móc rywalizować na jednych i drugich igrzyskach jak najdłużej, no bo to jest mój cel i to robię z przyjemnością, o to w tym wszystkim chodzi, więc te takie pozostałe rzeczy oczywiście, że są w mojej głowie, ale no, staram się o tym nie myśleć. Ale w twojej głowie na pewno było to, że przygotowujesz się na tegoroczne igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie do Tokio i przyszła decyzja, że nie ma tych igrzysk. Czy to w jakiś sposób zmieniło twoje plany, nastawienie, czy zburzyło trochę twoją koncepcję na rozłożenie akcentów w tym roku? No ja powiem tak, myślę, że sytuacja na świecie nas wszystkich bardzo mocno zaskoczyła. My się do igrzysk, właściwie do kwalifikacji na igrzyska przygotowywaliśmy bardzo, bardzo długo i kosztowało nas to wszystko wiele wyrzeczeń jako reprezentacji Polski. Mówię tutaj i o igrzyskach paraolimpijskich i olimpijskich. No bo warto powiedzieć, że Natalia będzie brała udział po raz czwarty w igrzyskach olimpijskich, czyli kolejny rekord będziesz biła i po raz szósty w igrzyskach paraolimpijskich. Tak, dokładnie. Tak się fajnie wszystko poukładało, że wywalczyłam sobie kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie. To było najpierw, później z drużyną w styczniu wywalczyłyśmy sobie kwalifikacje na igrzyska olimpijskie, więc jakby ten cel, który sobie założyłyśmy, zrealizowałyśmy, wszystko fajnie się układało i nagle pojawiła się informacja, że sytuacja na świecie no, jest jaka jest, jest wiele znaków zapytania i no, igrzyska stały, no, były niepewne i po jakimś czasie podano informację, że są jednak odwołane. Myślę, że poniekąd gdzieś na to już się szykowałam w swojej głowie, po prostu obserwując to, co się dzieje na świecie. Miałam świadomość, że coś takiego może się wydarzyć. No i teraz no, nie pozostaje nic innego, jak po prostu gdzieś tam się przestawić w głowie na to, że kolejny rok ciężkiej pracy przede mną. Nie jest to łatwe, bo taka sytuacja, w której teraz jesteśmy, czyli właściwie bardzo dużo trenuję, a niewiele gram, bo właściwie od marca grałam tylko i wyłącznie 4 mecze ligowe. A właściwie do tej pory jestem przyzwyczajona do takiego trybu życia, że gram niemalże co weekend, w każdym tygodniu gram jakieś nowe mecze czy turnieje, więc jest to dla mnie nowe. No i staram się w tym wszystkim jakoś odnaleźć, utrzymać tą motywację, żeby no, staram się pracować najlepiej jak potrafię. Nie ukrywam, że czasami gdzieś tam tej motywacji troszeczkę brakuje, ona jest troszeczkę mniejsza, bo no, nie ma tego takiego konkretnego, bliskiego celu, do którego trzeba się sprężyć i przygotowywać. Wiadomo, że są igrzyska, one ciągle są niepewne, chociaż głęboko wierzę w to, że się odbędą. Bardzo bym chciała wystartować w Tokio. Myślę, że nie tylko ja, ale pozostali zawodnicy również, więc no, po prostu wierzę w to, że za rok tam pojedziemy i będziemy walczyć o medale. A powiedz mi, jak wyglądał ten pierwszy okres, ten najtrudniejszy, kiedy tak naprawdę w Polsce zostało zamknięte wszystko w marcu, w kwietniu, w maju, czy wtedy prowadziłaś treningi, czy hala była otwarta, czy miałaś kontakt z trenerem? Jak to wyglądało u ciebie? Właściwie ten pierwszy okres zamknięcia ja spędziłam poza Polską, ja spędziłam ten czas w Czechach, głównie ze względu takiego, że grałam w czeskim klubie i
Troszeczkę się obawiałam, że na przykład będzie taka sytuacja, że będą jakieś mecze ligowe, ja będę poza Czechami, będę w Polsce i później nie będę mogła do tych Czech wjechać, więc zdecydowałam się na pozostanie tam, spędziłam ten czas w Ostrawie. No i wyglądało to tak, że no nie grałam chyba ze 2 miesiące, czyli myślę, że jest to, spokojnie mogę powiedzieć, że jest to najdłuższa przerwa bez tenisa stołowego w moim życiu. Od kiedy jeszcze... pamiętasz, tak? Od kiedy się tak, tak. Od kiedy pamiętam, dokładnie, od kiedy jestem świadoma tego. No właściwie przez kilka tygodni prawie w ogóle też nie wychodziłam z domu. Jedyne co robiłam, no to po prostu jakieś ćwiczenia fizyczne, które można wykonać na małej powierzchni. Starałam się po prostu robić coś dla ciała, no i też właściwie dla głowy, bo wiadomo, że wszystko to wpływa na też nasze samopoczucie. No starałam się znaleźć jakiś taki rytm w tym takiej codziennej monotonii, bo właściwie każdy dzień wyglądał tak samo. Ja się łapałam na tym, że nawet nie wiedziałam, jaki jest dzień tygodnia, bo nie miałam do czego się odnieść, nie wiedziałam, czy jest wtorek, czy jest piątek, czy jest niedziela. No ale jako tako funkcjonowałam chyba całkiem nieźle, miałam dużo czasu na rzeczy, których też nie mogłam robić wcześniej, troszeczkę sobie odpoczęłam. No i jakoś ten czas minął na szczęście. Teraz no, trenujemy, ale ciągle nie gramy w turnieju, więc mam nadzieję, że wrócimy do normalności. Czyli czeska liga nie ruszyła, rozumiem. Ty czeska trenujesz... liga ruszyła teraz, ruszyła we wrześniu. Natomiast no, dużo nie pograliśmy, ponieważ Czesi się niedawno zamknęli. Więc miałam grać mecz w połowie października. On został odwołany i teraz właściwie przyglądam się temu, jak wygląda sytuacja i u nas, i tam u nich. I czekam na jakieś informacje, bo kolejne mecze są zaplanowane na połowę listopada. I sama jestem ciekawa, co będzie dalej. Ale w Gdańsku trenujesz, rozumiem. Codziennie rano i po południu jest regularny taki trening, taki z jakiego znamy ciebie z każdego dnia, prawda? Tak, teraz od kilku tygodni siedzę w Gdańsku, siedzę w domu. Rano trenuję zawsze na stole, a po południu w związku z tym, że no, nie mam właśnie wielu startów, to ten czas poświęcam na trening fizyczny, czyli robię, po prostu chodzę na siłownię, jakieś bieganie, jakaś taka inna aktywność. Ale to, że jesteś w Gdańsku teraz dłużej, bez tych wyjazdów do Czech, tam gdzie jesteś w klubie, do Ligi Czeskiej, to masz jeszcze czas dla siebie, tak, żeby zająć się nie tylko sportem, nie tylko tym, bo zawsze, sama mówiłaś, że wielokrotnie rozmawialiśmy, ty mówiłaś, że nie masz czasu na swoje życie po prostu, że po prostu masz tak napakowany ten kalendarz przygotowań, kalendarz startów, kalendarz treningowy, jeszcze tej regeneracji, odpoczynku, że tak naprawdę nie masz czasu na życie, masz 31 już lat, no więc... Tak. No tak, tak było. Rzeczywiście ten mój grafik dotychczasowy był niezwykle napięty. Ja byłam ciągle w rozjazdach. Teraz nie ukrywam, że to wszystko troszeczkę zwolniło, poniekąd mi się podoba, bo w końcu mam więcej czasu dla siebie. W końcu mogę pomieszkać w swoim mieszkaniu, mogę porobić rzeczy, po prostu na które gdzieś tam brakowało mi czasu, albo było mi szkoda czasu, bo tego czasu było niewiele i trzeba było go podzielić na rodzinę, na przyjaciół, na jeszcze innych milion rzeczy. Więc teraz cieszę się tym, że jestem w domu, że mam troszeczkę więcej spokoju, że mogę sobie iść na spacer nad morze i nigdzie się nie spieszyć, że sobie spokojnie potrenuję, mogę wypić kawę na swojej kanapie, poleżeć. Naprawdę jest czas na wszystko. I naprawdę cieszę się, że teraz jest to wszystko tak troszeczkę zwolniło. Mogę docenić też takie inne pozasportowe rzeczy i fajnie to chyba też pozwoliło mi złapać taką równowagę i balans i myślę, że moja głowa też przez ten czas troszeczkę odpocznie i mam nadzieję, że po prostu jak to wszystko wróci już do normy, będę gotowa do kolejnych celów, które sobie przed sobą postawię. Ja chciałem jeszcze podpytać ciebie o grę w tenisa, bo praktycznie każdy w Polsce kiedyś trzymał rakietę, gdzieś tam odbijał sobie tę piłeczkę, a tak już po tych prawie 20 kilku latach gry, bo ty zaczęłaś grać jako malutka dziewczyna. Tak, patrzyłaś, jak twoja siostra Sandra gdzieś tam odbija tę piłeczkę. Co jest w tenisie ważniejsze? Głowa? Nogi, ta część, te żyzdy fizycznej, czy
czy bardziej głowa. Dzisiaj przez te 20 lat ty już masz swoją opinię, wiesz co u ciebie jest ważne. Widać, że niekiedy u ciebie jak grasz, to widać, że twoja głowa naprawdę pracuje. Jak coś nie idzie, wyrzucasz to z siebie. Jesteś bardzo ekspresyjną zawodniczką. No wiadomo, że jest wszystko niezwykle ważne, ale myślę, że najważniejsze w tenisie stołowym, najważniejsza jest głowa, bo ciało możemy mieć wytrenowane nie wiadomo jak dobrze, ale jeśli nie mamy spokoju w głowie, jeśli nie mamy pewnych rzeczy poukładanych w głowie, jeśli nie rozumiemy, o co w tenisie stołowym chodzi, to ciało nam w niczym nie pomoże i nie będziemy mogli pokazać wszystkiego, co przetrenowaliśmy, co potrafimy, no ponieważ będziemy w wielu, nie wiem, w 60-70% przyblokowani przez to, że ta nasza głowa nie funkcjonuje tak, jak powinna. Wiele meczów po prostu wygrywa się głową. Tenis stołowy jest niezwykle dynamiczną grą, wiele się dzieje w bardzo krótkim czasie i my na bieżąco wszystko musimy analizować. Wiadomo, że jak jest końcówka, ręka się trzęsie, są nerwy, wszyscy się stresują i to są właśnie takie momenty, w których doświadczenie, opanowanie naprawdę niezwykle pomaga. Wiadomo też, że spędzając wiele godzin na sali, trenując te uderzenia, nabieramy takiej pewności. Jak zagram 100 backendów i 100 backendów trafi na stół, to ja w środku będę miała takie poczucie, że okej, mam to przetrenowane, to jest moje pewne zagranie, jak będzie 9-9 w piątym czy w siódmym secie, ja ten backend dam na stół. I o to w tym wszystkim chodzi, to też pomaga po prostu czuć się pewnie, więc to wszystko musi, jedno z drugim musi fajnie współpracować, ale no tak jak mówiłam wcześniej, no nie, choćby nie wiadomo jak to ciało było sprawne, szybkie, silne i tak dalej, bez głowy po prostu nic nie jesteśmy w stanie zdziałać przy tenisowym stole na wyższym poziomie. Czy ty jako taka już doświadczona zawodniczka rozumiem, że do stołu już podchodzisz z większym spokojem, bo kiedyś potrafiłaś zgotować horror, tak jak w Londynie. Horrory to moja specjalność, dzisiaj się śmieję, że oglądają moje mecze, że internauci nie wiedzą, o co chodzi. W Londynie Natalia na igrzyskach przyjechała jako faworytka. Siedzimy na sali, oglądamy Natalię, a Natalia po prostu przez pierwsze dwa sety nie ma siły, nie ma energii, nie ma tej Natalii, którą wszyscy znamy. I zaczęliśmy się już, w drugim secie zaczęliśmy się rzeczywiście obawiać, ale Natalia później włączyła taki motor, taki z którego jesteś znana. No i oczywiście wygrałaś swój trzeci indywidualny złoty medal na Igrzyskach Paralimpijskich, bo to był Londyn. No ale horror był. O tym wszystkim chodzi, no już tak teraz się śmieję, wtedy się nie śmiałam, nie ukrywam, że ja wtedy się nie śmiałam. Teraz się mogę śmiać, że jak już byli kibice, był mecz, no to trzeba było im dostarczyć troszeczkę tych takich sportowych emocji, żeby coś się działo, żeby nie było nudy po prostu na trybunach, jak już oglądali mój mecz. W każdym razie wiadomo, że różnie bywa, ale najważniejsze jest to, że pomimo ciężkich początków, na przykład w Londynie i tak dalej, i w Rio też miałam w półfinale ciężką przeprawę. Przede wszystkim walczyłam sama ze sobą, do tego jeszcze przeciwniczka, więc naprawdę było niezwykle ciężko, ale najważniejsze jest to, że koniec końców gdzieś tam daję sobie z tym wszystkim radę i że to ja odchodzę od stołu jako zwyciężczyni pojedynku. Ale to świadczy o tym, że ty walczysz, że ty nie masz niczego pewnego, że ty nie jesteś, co prawda jesteś faworytką, ale wszystko to musisz wywalczyć, te półfinały, wcześniejsze gry, ale to wszystko musisz wywalczyć, tego nie ma nic bez ciężkiej pracy, nie ma nic za darmo. Oczywiście, że tak, ja jestem też, za każdym razem przyjeżdżam jako faworytka, jestem, można powiedzieć, wiele osób stawia mnie w świetle takiej stuprocentowej niemalże faworytki, a no wiadomo jak jest w sporcie, nigdy nie ma stuprocentowych faworytów i jestem też w takiej no, dla mnie niekomfortowej sytuacji, że od wielu, wielu lat wygrywam wszystkie pojedynki, na przykład na Igrzyskach Paralimpijskich i każdy podchodząc do stołu, do pojedynku ze mną, no niczym się nie stresuje, bo wie, że nie ma nic do stracenia, on jest w tej pozycji, teoretycznie startuje z pozycji słabszego zawodnika, więc on jedynie może, a nic nie musi, to ja muszę. Więc ja sobie muszę radzić i z przeciwnikiem, i z nerwami, i z presją, i tak dalej. I naprawdę ciężko się w tej roli gra. No, troszeczkę pewnie siwych włosów, co igrzyska, pojawia się więcej na mojej głowie. Nie widać, tam przyglądam się, nie widać. Śmieję, tak, że te nerwy dużo mnie kosztują, ale naprawdę warto, bo radość na sam koniec jest naprawdę wyjątkowa, niezwykła.
Natalia, życzę Tobie, żebyś jak najdłużej była tą faworytką na Igrzyskach Paralimpijskich, na które przyjeżdżasz. Dużo siły, dużo tego uśmiechu i tej radości, bo widać, że, to, co robisz od dziecka, sprawia Ci ogromną radość, że jest to też Twoja pasja. Niekiedy męcząca, jak sama mówisz, ale jednak pasja, lubisz to. My też lubimy to oglądać. Dziękuję Tobie jeszcze raz za to, że znalazłaś chwilę czasu podczas, no, między jednym a drugim treningiem i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo albo na Igrzyskach Paralimpijskich, albo na jakimś turnieju tenisowym. Super, dziękuję bardzo. Ja również mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej. Do zobaczenia. Nasza wycieczka po historii polskiego sportu paraolimpijskiego powoli dobiega końca. Jeszcze tylko kilka zdjęć naszych kilka wydawnictw i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego również. I to będzie mniej więcej na tyle, ale zanim dojdziemy do tego miejsca, jeszcze kilka fotografii polskich paraolimpijczyków. Anna trener Wierciak, która zmaga się ze stwardnieniem rozsianym na Igrzyskach Paralimpijskich w Rio de Janeiro, zdobyła brązowy medal. Na kolejnych zdjęciach lekkoatleci. Marta Piotrowska, wcześniej znana jako Langner, dzisiaj żona Pawła Piotrowskiego, multimedalisty Igrzysk Paralimpijskich. Paweł Piotrowski przywoził medale z Aten, z Pekinu. To zawodnik utalentowany z Wrocławia, podopieczny startu Wrocław. No i na dole wspomniana już na początku wystawy Renata Chilewska, która dzisiaj jest trenerem klubu Start Szczecin, a na zdjęciu wraz z Janną Oleksiuk przygotowują się do kolejnych zawodów paraolimpijskich. Renata Chilewska to wybitna zawodniczka. 6 medali z Igrzysk Paralimpijskich przywiozła, dlatego była też chorążym naszej reprezentacji w Londynie. I na tym zdjęciu właśnie Janna Oleksiuk, która na Mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 roku została wicemistrzynią tych mistrzostw, ustępując w pchnięciu kulą jedynie naszej Lucynie Kornowys. Ostatnie zdjęcie to zdjęcie młodziutkiej Małgorzaty Ignasiak, to młoda, niedowidząca zawodniczka z Poznania, która uprawia biegi, uprawia sprinty. Na naszej wystawie znajdują się też wydawnictwa, niektóre z naszych wydawnictw, bo tych wydawnictw jest bardzo dużo. Wydawnictwa Polskiej Fundacji Paralimpijskiej, ale też Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Suplement do takiej encyklopedii od Paryża do Aten. To tam właśnie zostały zamieszczone biogramy wszystkich polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. Nasze wydawnictwa albumowe, książkowe, również książkowe wydanie z 15 Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Mamy też filmy, które zostały zrealizowane przez Polską Fundację Paralimpijską, Stowarzyszenie Instytut Eco Prusia, czy też Fundację Nikolaus Kopernikus, film Turniej, film Siłacz, Mistrz, film o Alicji Fiodorow, film o Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej, które odbyły się w Elblągu, film o Natalii Partyce, czy o Rafale Wilku. Tak mniej więcej wyglądała nasza wystawa paraolimpijska. Możecie ją sobie obejrzeć w internecie. Dziękuję bardzo za spędzenie tego wieczoru wspólnie z polskimi najlepszymi paraolimpijczykami, z polskimi sportowcami z niepełnosprawnością, którzy rozsławiają nasz kraj, zdobywając medale. Mam nadzieję, że już w kolejnym roku, w roku 2021, będzie okazja ku temu, żeby kibicować polskim paraolimpijczykom, którzy będą zdobywać medale na letnich Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio. Tego w nowym roku właśnie Wam, drodzy paraolimpijczycy, Wam, drodzy kibice, oraz sobie życzę wszystkiego dobrego. Dobranoc i zostańcie z polskimi paraolimpijczykami. Kibicujcie im, bo to naprawdę niesamowite emocje, wielkie chwile i ogromne sukcesy tych ludzi z niepełnosprawnościami. Wszystkiego dobrego, dobranoc.